Jak my, jako trenerzy, możemy tym ludziom pomóc, żeby oni byli w stanie realizować swoje cele? Ja sobie zadałem pytanie konkretnie, w czym ja mogę być lepszy? Jak my się nauczymy siebie, to czego my nauczymy innych? Jak to było u Ciebie, że akurat Ty zostałeś trenerem mentalnym, odszedłeś typowo od pracy na sali, pracujesz na tej sali, ale w inny sposób? Rozwaliło mi to głowę, kilka razy musiałem sobie powtórzyć to. Uliczmy powiedział, że gdyby mógł prowadzić jedną zasadę, która obowiązywałaby każdego człowieka na ziemi, to byłoby to... Witam Cię w podcaście Świat Trenera. W tym podcaście będziesz mógł poznać wiele aspektów pracy trenera personalnego czy przygotowania motorycznego. Z moimi gośćmi będę poruszał tematy takie jak gdzie i do kogo iść na szkolenia, jakie książki warto czytać, na co zwracać uwagę w naszej pracy, jak wygląda przyszłość naszej branży, czy jakie możliwości rozwoju mamy jako trenerzy, a także wiele, wiele innych. Zapraszam Cię do odsłuchania odcinka. Witam Cię, Mateusz, bardzo serdecznie w moim podcaście. Jest mi niezmiernie miło, że skorzystałeś z zaproszenia. Bo nie będę ukrywał, że uważam, że ta rozmowa będzie bardzo wartościowa nie tylko dla mnie, ale dla wielu trenerów, którzy być może tego słuchają albo zamierzają posłuchać. Ponieważ zabierzemy się dzisiaj za temat przede wszystkim od strony psychologicznej, co ja uważam, że jest bardzo ważne i jestem zdania, że nikt się lepiej o tym nie wypowie jak trener mentalny czy osoba, która ma dużo wspólnego z psychologią. Taką osobą jesteś Ty. Witam wszystkich i dziękuję Ci, Mateusz, za taki wstęp. W takim razie no, dziękuję Tobie za to zaproszenie i za wiarę w to, że tutaj zrobimy dobrą robotę, a w to wierzę. I też cieszę się, że taki format wybrałeś, bo życzę Ci naprawdę dużo, dużo powodzenia z tym projektem, bo wiem, że tak będzie, bo wiedza, jaką szerzysz, jaką chcesz szerzyć, bo też uchyliłeś mi rąbka tajemnicy, jakie tematy będą tutaj też obecne w przyszłości. No będą świetną platformą dla nie tylko początkujących trenerów, ale i też dla tych, którzy już pracują w zawodzie jakiś czas, ale nie mają być może właśnie tej zaawansowanej perspektywy takiej szeroko pojętej nie tylko na stronę trenerską. Także ja się bardzo cieszę, że mogę gościć tutaj. To już mając ten wstęp za sobą, Mateusz, z każdym zaczynam od prostego pytania, choć pozornie prostego, bo sam mi kiedyś nim wyjaśniłeś. Kim jesteś? No to jest... To jest najtrudniejsze pytanie świata, a zarazem najłatwiejsze. I ja postaram się odpowiedzieć na nie najprościej, bo staram się też być w życiu minimalistą i trudne rzeczy opowiadać prostym językiem, dlatego ja jestem człowiekiem. Jestem synem, jestem bratem, jestem wnukiem, jestem od grudnia narzeczonym też. Gratuluję. Dziękuję bardzo. I słuchaj, jestem też człowiekiem, który znalazł pasję, misję i powołanie w psychologii sportu i przygotowaniu mentalnym w sporcie, do czego pewnie dojdziemy, w jaki sposób to się wydarzyło w moim życiu. I tym zająłem się profesjonalnie, bo to jest dzisiaj mój zawód, więc tak najprościej odpowiadając na Twoje pytanie. Okej, no to widzisz, właśnie każdy odpowiada zupełnie inaczej na to pytanie i to jest właśnie fajne, żeby usłyszeć od każdego, kim on naprawdę jest, bo on sam potrafi siebie zdefiniować i to jest właśnie bardzo fajne. Mati, my w swoich życiorysach mamy jeden wspólny mianownik, a nawet dwa, czyli praca jako trener personalny. Pracowałeś w tej samej sieci co i ja, czyli najpierw w sieci Yatomi, najpierw w sieci Pure, potem która się nazywa Yatomi, a później razem pracowaliśmy w Zdroficie. Mati, powiedz mi, co Tobie jako trenerowi już wtedy, jeszcze wtedy personalnemu dała taka praca w sieciówce? Słuchaj, to była naprawdę bardzo fajna platforma do poznania wielu ludzi. Między innymi my się poznaliśmy w taki sposób, bo ty już w 2017 roku, no to już kilka lat pracowałeś. Dłużej, no. Bo ty chyba... Ja dołączyłem w 2017 roku, tak. Dlatego ty już kilka lat na pewno pracowałeś w branży i właśnie w sieciówce, jaką był Pure, Yatomi, później to się zmieniło właśnie w Zdrowit, jak powiedziałeś. Natomiast... 2017 rok to był też taki ważny z perspektywy wielu wydarzeń w moim życiu, ponieważ to był moment, kiedy ja już tak oficjalnie zawiesiłem buty na kołku, czyli zakończyłem piłkarską karierę na szczeblu zawodowym, bo przyjechałem z zagranicy z taką, powiedziałbym, w cudzysłowie na razie, pewnie powiem o tym więcej, zepsutą trochę głową, bo właśnie wydawało mi się, że ten sukces w sporcie nie przyszedł przez niesprawiedliwość, jaka mnie spotkała ze świata zewnętrznego, a nie patrzyłem na siebie i też na to, co się działo we mnie. Dzisiaj wiem, że to nieradzenie sobie z wieloma wyzwaniami, problemami, właśnie stresem, między innymi pewnością siebie, o której też dzisiaj wspomnimy, doprowadzało mnie rok po roku do tego, żeby zrezygnować z piłki, bo nie mogłem się przebić na jakiś wyższy poziom. Zresztą sam uprawiaj sport, więc wiesz,
jakie to jest obciążenie psychiczne, prawda? Nie tylko fizyczne. Zgadza się. I miałem taki moment, w którym wróciłem wtedy ze Szwecji, zrezygnowałem z podpisania kontraktu na dzień przed tym dniem, bo po prostu nie wyobraziłem sobie tego, nie mogłem sobie wyobrazić tego życia w tamtym kraju wtedy, z tą głową, którą wtedy miałem zawaloną. I słuchaj, wróciłem do Polski i powiedziałem sobie, że zrobię sobie kilkumiesięczną przerwę po to, żeby trochę bardziej poznać siebie. Może i odpowiedzieć na to pytanie, kim jestem. I ta kilkumiesięczna przygoda, taka podróż wewnątrz siebie, skłoniła mnie do tego, żeby spróbować czegoś innego. No i tutaj pierwszym pomysłem, który się pojawił, w sumie takim trójpomysłem bym powiedział, bo to było takie połączenie tego, co wiem, tego, co umiem, tego, czego się uczyłem, czym było przygotowanie motoryczne w sporcie, dietetyka i psychologia. No i no tak, nie chciałem być ekspertem we wszystkim, więc stwierdziłem, że zacznę się kształcić po kolei w każdym. No, życia mam dużo, tak twierdziłem te kilka lat tego i starczy mi, żeby się nauczyć wszystkiego. No ale najbardziej mnie chyba z tego wszystkiego właśnie kręciło to przygotowanie motoryczne, bo od 2014 roku jeszcze jako czynny zawodnik uczyłem się od swojego trenera przygotowania motorycznego w Stanach. I jak wiesz, no Stany są taką kolebką treningu w ogóle, takiego powiedzmy nie tylko personalnego, ale fizycznego, szeroko pojętego. Wiele tych rzeczy, które teraz do nas przychodzi, w Stanach kiedyś były normą. Już były kilka lat temu. Dokładnie, więc ja uczyłem się na swoim ciele, ale zawsze też pytałem bardzo dużo, po co to robimy, dlaczego w tym momencie, dlaczego tego nie robimy w okresie przygotowawczym, a dlaczego na przykład okres testowania jest taki, a nie inny. Więc ja tą wiedzę sobie w jakiś sposób utrwalałem i czułem, że wtedy w tym momencie, kiedy ja skończyłem, potrzebny był oczywiście kurs, tak? Jak dobrze wiesz, zawód jest nienormowany, więc każdy może sobie zostać trenerem personalnym. W zasadzie wpisujesz, że jesteś trenerem personalnym i już możesz być trenerem personalnym. Dokładnie, tak. Natomiast ja stwierdziłem, że chcę zrobić jakiś kompleksowy kurs. No i zrobiłem taki kilkutygodniowy w AMS-ie wtedy. W Warszawie prowadzili taki kurs akurat u Pawła Głuchowskiego. Także zupełnie w ogóle nie ten świat, bo jak wiesz, pewnie Paweł się wywodzi z kulturystyki. Zgadza się. A jakby ja bardziej szedłem w taki trening, powiedzmy sobie funkcjonalny, chociaż ja nie lubię tego słowa, bo ono jest tak często używane, a nie przez wielu rozumiane. Powiedziałbym bardziej trening prewencyjny, no bo nie oszukujmy się, ale trening motoryczny ma zwiększyć Twoje osiągnięcia sportowe na boisku, ale również ma pomóc Ci w prewencji urazu. O ile nie przede wszystkim. Dokładnie, więc ja bardziej, moja mentalność bardziej szła w tym kierunku. No i jakby ten kurs, no dał mi papier, dał mi legitymację, więc stwierdziłem sobie, że okej, dobra, teraz oficjalnie mogę spróbować zacząć pomagać innym. No i ja dalej oczywiście, dokształcając się w większości w kursach za granicą, zdalnych oczywiście, no bo nie miałem też czasu i zasobów finansowych. Wyprzedziłeś pandemię. No dokładnie, nie? Więc jakby sporo tych kursów musiałem sobie właśnie w sposób zdalny gdzieś tam wykupić w Stanach. No i zacząłem pracować z ludźmi. Już wtedy czułem, że ja coś robię inaczej, wiesz, niż inni. Nie wiedziałem wtedy, czy dobrze, czy źle. Natomiast no, zacząłem tą pracę i gdzieś też wydaje mi się, że moja taka naturalna empatia, łatwość nawiązywania kontaktów, czyli znowu ten aspekt mentalny, czyli ta psychologia, która mi cały czas chodziła po głowie, sprawiała, że łatwiej mi się pracowało z ludźmi. A do tego ja wychodziłem też z założenia i jak obserwowałem wielu trenerów jeszcze wtedy, bo powiedzmy, że w tych naszych dwóch klubach, ty pracowałeś w jednym, ja w drugim, no wiedzieliśmy mniej więcej, jaka jest konkurencja, kto tam pracuje i jakby nie oszukujmy się, ale tych metod takich, powiedzmy, niech będzie amerykańskich, tak sobie nazwijmy, mało było. To były raczej... Praktycznie tego nie było, można no, powiedzieć. No dokładnie, więc ja uważam, że tu jest jakiś powiew świeżości, natomiast często też tak mi się wydaje, że w pewnym momencie spoglądaliśmy na siebie i okazało się, że robiliśmy podobne rzeczy. Zgadza się. No ja na pewno to robię się na bardziej zaawansowanym poziomie, bo już jednak dłużej pracowałem w zawodzie, ale jakby sądziłem, że okej, coś tutaj dobrze robię. Ale ja wiedziałem, że żeby zostać naprawdę dobrym trenerem, to jeszcze lata przede mną. Natomiast ja powiem Ci szczerze, użyłem tej pracy trenera personalnego jako platformy do tego, żeby wrócić dalej na kolejne tory edukacyjne, bo już jedne studia miałem za sobą, które skończyłem w 2015 roku, żeby je uzupełnić właśnie już typowo psychologią, żeby móc pracować z człowiekiem, głównie ze sportowcem, właśnie z zakresu psychologii sportu. Więc to była świetna platforma. No to już powiedz mi,
Jak wyglądała w takim razie Twoja droga od bycia trenerem personalnym do bycia trenerem mentalnym? Bo tu już troszeczkę o tym powiedziałeś. Bo powiedzmy, jest to jeden z kierunków, który można wybrać, bo wielu trenerom wydaje się, że oni trenerem personalnym będą do końca życia. Oczywiście sobie tego życzę, bo świetnie się w tym odnajduję i tym, którzy tego naprawdę chcą, też tego życzę, ale to też jest bardzo rozwojowy zawód, który Ci daje możliwość pójścia w wiele różnych stron. Jak to było u Ciebie, że akurat Ty zostałeś trenerem mentalnym, odszedłeś typowo od pracy na sali, pracujesz na tej sali, ale w inny sposób? Wiesz co? Skąd jeszcze, że ci skąd takie przekonanie, że to akurat to, a nie chcesz dalej być na sali treningowej? Tak, bo wiesz, były takie momenty właśnie w tej pracy na sali treningowej, kiedy mówiłem sobie, że to jest super. No nie dość, że mam, wiesz, powiedzmy darmowy ruch, bo cały czas jestem w ruchu, te darmowe, nieliczone powtórzenia, które trzeba pokazywać cały czas, wiesz, podopiecznym, no to cały czas, wiesz, jesteś w takiej dobrej aktywności fizycznej i w sumie no to nie chcę tego skończyć, no bo to mi daje tak, wiesz, szukam dobrego słowa, tak z automatu powiedzmy, potocznie mówiąc, dobrą formę fizyczną, więc to na pewno była jedna taka, wiesz, taki aspekt, który mnie zatrzymywał przy tym. Druga rzecz, że rozwijałem się, bo ja nie poprzestawałem tylko na tym, co już wiedziałem, tylko jeździłem też do różnych miejsc i starałem kształcić się i znajdywać te dobre miejsca w Polsce, a dobrze wiemy, że jest ich kilka, które warto polecić. I słuchaj, to był taki moment, kiedy zdałem sobie sprawę, jak w 2018 roku rozpocząłem właśnie studia z zakresu psychologii kryzysu i zmiany w Warszawie na SWPS-ie. Studia zaoczne, więc spokojnie mogłem w sobotę, niedzielę jeździć na uczelnię, poniedziałek, piątek pracować na sali. Że jednak ten kierunek, który chciałbym obrać, to jest typowo praca na umiejętnościach miękkich, czyli przygotowanie mentalne. Mało tego, w momencie, kiedy spotykałem się z ludźmi na sali, to okazywało się, że ci ludzie, wiesz, borykali się z taką codziennością życia, z taką prozą, która, jak wiesz, jest wypełniona masą problemów. Do tego też będę chciał jeszcze wrócić w późniejszej części tej rozmowy. No, wiesz do czego, tak, czego tak, zmierzam, tak, dlatego nie będę na razie w to wchodził, ale zdawałem sobie sprawę też, że naturalnie, prawda, ci ludzie często przychodzą po to, żeby się wygadać, żeby o coś zapytać być może, żeby się lepiej poczuć, to jest wiadome, bo celem wydaje mi się i treningu personalnego, i treningu mentalnego, jak i niech będzie konsultacji dietetycznej, jest to, żeby Twój klient, który przychodzi do Ciebie, nie wyszedł w gorszym stanie. Zgadza się. Bo nie zawsze wszystkim pomożemy w takim stopniu, że on wejdzie i wyjdzie innym człowiekiem, ale żeby przynajmniej nie zostawić go w gorszym stanie. Ja uważam, że to jest na początek pracy każdego trenera, załóżmy, trener żywienia, trener personalny, trener mentalny, to jest założenie. Natomiast, żeby pomóc jeszcze bardziej, no to trzeba cały czas podążać tymi krokami. Ja sobie zacząłem zdawać sprawę z tego, że ja psychologiem dla tych osób nie będę. Naturalnie, jakoś to jest tak, że my tymi umiejętnościami miękkimi, przynajmniej dobrzy trenerzy, potrafią czasami ukoić tych klientów, pomóc im w jakimś stopniu. Ale ja widząc, w jaki sposób też radzę sobie często z trudnymi tematami, no, nie musimy pewnie podawać, nie chcemy pewnie podawać przykładów, ale czasami trudne tematy się pojawiają na sali, nie? Myślę, że każdy trener jest w stanie powiedzieć, który ma już jakąś tam dłuższą relację z podopiecznym, że te tematy naprawdę pojawiają się mega różne i często to my się pierwsi o nich dowiadujemy tak naprawdę, nie, a nie ich bliscy nawet. Uczestniczysz w kłótniach małżeńskich, problemach z dziećmi, no nie? Chorobach jakichś, nawet czasami śmierciach, wiesz, to uczestniczymy siłą rzeczy w tym wszystkim. I teraz ja często dostawałem pytanie, już, jak już przeszedłem na tą działkę psychologii, jak Ty sobie radzisz z tym, żeby nie brać na siebie problemów swoich klientów czy swoich podopiecznych? I to nie jest łatwe zadanie, nie? Żeby zostawiać to, co klienci tobie dają, powierzają na sali treningowej, bądź w gabinecie, bądź... Bo to jest ogromne obciążenie. Tak. To jest też jedna z rzeczy, o których ja chciałem z Tobą porozmawiać. Wiesz, jeśli już zaczęliśmy ten temat, Mateusz, tak, i chcesz o tym kontynuować, to właśnie jak się od tego odciąć, bo my, tak jak Ty już wspomniałeś, niesiemy ogromny bagaż emocjonalny, problemów i nie tylko problemów, ale też sukcesów naszych podopiecznych, bo my często, to jest taka praca, jak już powiedział Maciek Bielski w jednym z poprzednich podcastów, że bardzo łatwo jest się zachłysnąć tą pracą, ponieważ to są stosunkowo łatwe pieniądze, stosunkowo i tylko pozornie łatwe, żeby tutaj nas słuchacze źle nie zrozumieli, często duże pieniądze i spotykamy się bądź co bądź najczęściej z osobami majętnymi.
i my możemy się tym światem zachłysnąć, jak się od tego odciąć, jak dalej pozostać tym wszystkim, dalej sobą. Mhm. To jest ważne pytanie, bo na to nie da się odpowiedzieć zero-jedynkowo. I ja w ogóle uważam, to zależy. To zależy, to ulubiona odpowiedź psychologa, nie? To zależy. Ale właśnie to jest ten element, którego ja zacząłem się uczyć w momencie, kiedy wróciłem właśnie tutaj na studia do Polski, bo studia w Stanach nauczyły mnie czegoś innego, mimo że również z zakresu zarządzania i psychologii w sporcie, więc jakby kierunek był podobny. Ja się gdzieś chyba podświadomie wiedziałem, że to mi się kiedyś przyda. I teraz uzupełniając to tymi studiami, i to też uchylając rąbka tajemnicy, prawdopodobnie nie będę poprzestawał na tej edukacji tylko, więc dalej się uczymy i kształcimy. No właśnie, ja zdałem sobie sprawę, że między innymi takich pytań i takich problemów jest dużo, dużo więcej. I teraz tak, czy to oznaczało, że ja już nie chcę mi się już bawić na sali treningowej, teraz sobie pokonsultuję mentalnie? Nie, tylko zobaczyłem, że... I to sobie też odpowiedziałem na bardzo ważne pytanie, które będzie jednym z tych kluczowych w kontekście niezachłysnięcia się albo takiej prewencji przed tym zachłyśnięciem. Bo ja sobie zadałem pytanie konkretnie, w czym ja mogę być lepszy? Bo tak, ja mogę zarabiać dobre pieniądze jako trener na sali, będę prawdopodobnie zarabiał większe, bo mogę podnosić swoje stawki wraz z kolejnymi latami doświadczenia, ale rozglądając się wokół siebie, zacząłem zauważać ludzi, którzy robili dużo więcej choćby w działce treningu personalnego, kiedy ja trochę stanąłem, bo musiałem jednak moje zasoby poświęcić psychologii. I to było naturalne według mnie. Natomiast ja w pewnym momencie ciągnąłem trening personalny z czysto finansowych powodów, żeby móc opłacać sobie tą drugą działkę, ponieważ to jeszcze nie była mój zawód, moja profesja. Natomiast w momencie, kiedy ja zacząłem, czy zainwestowałem właśnie w social media, podcast, prawda? Zacząłem coraz bardziej szerzyć te treści, to zacząłem zauważać, że coraz więcej sportowców zaczęło się do mnie zgłaszać. I to był sygnał dla mnie, że skoro ja się tu rozwijam, to jest trochę nie fair, żebym ja bazował tylko na tym, co już wiem, a jeszcze zacząłem widzieć u siebie, bo to też warto stanąć w prawdzie, że trochę odwalałem momentami tą pracę, bo wiedziałem, że na przykład Mateuszowi to wystarczy, jak mu zrobię dwa takie treningi w tygodniu, bo on i tak będzie czuł ten efekt. I to już było alarmujące dla mnie. To już nie tak, nie tak się pracuje. I stwierdziłem, że ja muszę zostawić tę działkę, żeby lepsi, ci, którzy chcą się cały czas tym rozwijać i którzy mają długofalowe plany, żeby oni mogli wykonywać tę pracę lepiej ode mnie. I zacząłem, tak powiem, podarowywać klientów lepszym od siebie, a niektórzy naturalnie po prostu gdzieś w tym całym procesie się zaczęli wyplewiać, prawda? I to był moment, kiedy ja zadałem sobie pytanie, ok, jaki jest mój cel tego, co ja robię? I tutaj teraz wracając do Twojego głównego pytania, które zadałeś, czyli jak się nie zachłysnąć, to właśnie zadaj sobie pytanie, jaki jest Twój cel przewodni? Bo to jest ok, tak samo jak i w sporcie, bo to też mówię moim zawodnikom i zawodniczkom, że pieniądze to też jest ok cel, tylko to nie może być główny cel, tylko to ma być jeden z Twoich celów. Nie ma co ukrywać, że robimy to, co robimy, dla pieniędzy, żeby mieć korzyści finansowe. No bo jak zapłacisz za mikrofon, jak zapłacisz za ekipę, która nagra świetnie wideo do tej rozmowy? No, za pieniądze. A skąd te pieniądze weźmiesz? Trzeba je zarobić. No, dokładnie, one nie rosną na drzewach, nie? Mhm. I wiesz, i to jest naturalne. Jak mówimy otwarcie o tym, że oczywiście celem jest to, żeby finansować swoje działania. Ale zobacz, co my teraz robimy. Ty przez zarobione pieniądze na swojej profesji opłacasz coś, co ma dużo większy cel i dużo większy sens, nie? Bynajmniej z takiego założenia wychodzę. I ja to potwierdzam, nie? No bo my się uczymy, bo zawsze takie rozmowy uczą nas. Ale ty chcesz zostawić po sobie coś, co akurat w podcaście jest najpiękniejsze, czyli ileś dziesiątset tysięcy odcinków, tak, tego sobie życzmy, które będą pomagały innym edukować siebie samych, nie? Podcast jest piękną platformą jeszcze o tyle, że jest bezpłatną. Zgadza. Czyli ty zostawiasz treści. Ja na przykład często mówię, że tworzę swój podcast w taki sposób, a nie inny, że jak dostanę już któreś setne pytanie o to, jak poprawić poziom koncentracji albo jak stawać się pewnym siebie, to piszę dzięki Ci za pytanie, odcinek 56 podcastu na przykład, tam strzelam, nie? I wysyłam link. Po to też to nagrywam. Zgadza się. Żeby ktoś mógł dostać
powiedzmy, pełną sesję konsultacyjną ode mnie w formie nagranej treści. I teraz, jeżeli ja odpowiadam sobie na pytanie od samego początku, bo ja w podcast inwestuję, jak się okazuje, bezpośrednio nie zarabiam z podcastu i bezpośrednio nie da się zarabiać z podcastu. Niewiele osób w Polsce zarabia, jak się kiedyś orientowałem, to jest skill raptem, można na palcach dwóch rąk policzyć ile osób. Bezpośrednio. Zarabia. Tak jest. Bo nie ma czegoś takiego podcastu jak kliknięcia i pieniądze, który ci wpływa na konto, ale są, można zarabiać pośrednio. I też trzeba sobie o tym otwarcie powiedzieć, bo na przykład, jak do ciebie napisze firma, która chciałaby coś fajnego zareklamować, ty wierzysz w produkt i reklamujesz to u siebie, no to automatycznie z twoim kodem ktoś może kupić produkt, bo ktoś lubi cię słuchać i wierzy i ufa i kupi sobie produkt z twoim kodem, ty zarobisz jakieś tam jakąś prowizję. To jest jedna, prawda? Druga rzecz może być taka, że tam reklamujesz swoje produkty. Tylko że pamiętaj, to jest dalej pośrednie. Mówię o tym dlatego, żebyśmy pamiętali, że celem bezpośrednim naszych działań musi być sens. Sens tego, co robisz. Dlatego, że jak kiedyś powiedział Miłosz Brzeziński, że w momencie, kiedy sens jest większy od cierpienia, to ty będziesz robił to, co robisz. Ale jeżeli twoim sensem są pieniądze, pieniądze nie dają wytrwałości. Pieniądze nie, oczywiście, jak jesteś postawiony pod ścianą i musisz zarobić x złotych, żeby przeżyć, to jest inna sytuacja. Tylko mówię w sytuacji takiej, kiedy ty szukasz na przykład sensu swojego życia. Bo jak zamykasz go na przykład właśnie w pieniądzach, albo chciałbym być jak mój klient, bo on sobie świetnie radzi, no to jest droga donikąd. Nie? Czyli powiedziałbym, że może takie górnolotne, ale cel nadrzędny, misja tego, co robisz, nie? Czyli to jest, mnie się bardzo podoba w tym taka japońska filozofia, ikigai. Nie wiem, czy kiedyś słyszałeś o ikigai. Słyszałem, ale bardziej na razie zgłębiam kaizen. Okej, okay, no, to też jest fajne, bo kaizen w jakim stopniu ma swoje, może nie chcę powiedzieć fundamenty, bo to jedna z drugą nie, o ile ja wiem, nie łączą się w taki sposób, że jedna wypływa z drugiej, ale znajdują podobne cechy. Ikigai to jest sens życia, który budujesz na podstawie kilku bardzo ważnych fundamentów w swoim życiu. Czyli jaka jest moja misja, jakie jest moje powołanie, czy mogę zrobić z tego mój zawód, czy to mnie pasjonuje i czy ktoś mi za to zapłaci. Czyli zawsze zobacz, aspekt finansowy jest. Bo nie ukrywajmy, że on jest bardzo ważny, bo na końcu nawet jak rozmawialiśmy czy z Maćkiem Bielskim, czy tak, z Tomkiem Gęborysem, czy jeszcze z innymi, na końcu jednak musisz włożyć coś do garczka i chęci, pasji nie włożysz, bo nie jesteś w stanie tego zmonetyzować, prawda? Oczywiście. Więc koniec końców musimy to zmonetyzować. Też pamiętam jedną taką myśl, już nie pamiętam, kto mi to powiedział, że my musimy lubić swoją pracę, bo nie będziemy w niej, nie odnajdziemy się w niej, chyba że pieniądze, czyli monetyzacja będzie przewyższać to, co robimy w tej pracy, jak bardzo jej nie lubimy. Czyli znowu to, co powiedziałeś. Jeżeli to, co powiedział Miłosz Brzeziński, jeżeli sens jest większy od cierpienia, no to się zaczyna spinać. Tak, ale słuchaj, jeszcze dwie rzeczy do tego, bo to też jest ważne, co powiedziałeś. Zwróć uwagę na to, otworzę trochę poważny temat, ale zaraz go zamknę, bo to pewnie na inną rozmowę. To, co powiedziałeś, czyli ta pułapka przed na przykład chceniem więcej albo chceniem jak mój klient, czy jak mój podopieczny, może mieć też podłoże, niestety, ale w problemach na tle psychologicznym, emocjonalnym. Nie mówię tutaj o zaburzeniach, bo to nie jest zaburzenie, ale na przykład w momencie, kiedy ekstremalnie silną motywacją twojej pracy stają się pieniądze, widzisz klientów, którzy te pieniądze mają i myślisz sobie, muszę być jak oni, to może mieć jakiś, na pewno ma, jakieś źródło, na przykład w twoim poczuciu własnej wartości. Bo jeżeli definiujesz siebie, swój sukces pracy tylko przez ilość pieniędzy, jaką zarobisz, to może wiązać się z takim źródłem poczucia własnej wartości i pewności siebie. Ponieważ to, jako cecha, jako umiejętność, nie będę jeszcze wchodził w to, bo na pewno pewność siebie będzie, jest w pewnym momencie w naszym dzieciństwie, po pierwsze, najpierw genetycznie w nas zakorzeniona, czyli cecha charakteru, jaką może być, powiedzmy, nawet ekstrawertyzm, czyli w jaki sposób ja potrafię zachować się w towarzystwie, czy wystąpienia publiczne mnie stresują. Poczucie własnej wartości w kontekście cech charakteru. Natomiast pierwsze lata naszego życia my nie budujemy pewności siebie, bo nie mamy takich zasobów. Zresztą nasz mózg dopiero się rozwija w jakiś sposób. Kto buduje tę pewność siebie przez pierwsze kilka lat naszego życia? Prawdopodobnie moim zdaniem rodzice. I tam może być problem. Ale zamykam to, bo to jest gruby temat. Ja nie chcę wiesz. Myślę, żebyśmy tu musieli naprawdę dużo czasu spędzić, tak, bo sam gdzieś to zgłębiam od dłuższego czasu i
temat jest naprawdę ekstremalnie ciężki, tak. Ekstremalnie rozwojowy tak naprawdę. Mówi się tak króciutko, przepraszam, czy powiedzieć słowo, że poczucie własnej wartości u facetów to jest ojciec. Czyli jaką robotę zrobił ojciec przez pierwsze lata życia. Albo jakiej nie zrobił. Albo jakiej nie zrobił przez pierwsze lata życia. Tak, ty, ja i wszyscy inni wokół nas będziemy funkcjonować w naszych dorosłych życiach. Mhm. Ja przez to przechodziłem w terapii. Ja przez to, powiedzmy, przechodzę, bo gdzieś tam jestem w terapii, nie boję się tego powiedzieć. Czyli jest to, super, jest że jesteś. Jest to genialna przygoda i naprawdę w życiu bym z tego nie zrezygnował, bo podnoszenie własnego poziomu świadomości o sobie jest czymś fenomenalnym, jak dla mnie. I to jest taki wniosek, który ja z tego wysnułam, co powiedziałeś, żeby cały czas pracować nad sobą, bo my w tym momencie, czy usługi na takie jak twoja, trening mentalny, czy trening personalny, jak u mnie, będziemy w stanie świadczyć na jeszcze wyższym poziomie, bo lepiej będziemy rozumieć drugiego człowieka, prawda? Oczywiście, bo bardziej będziesz rozumiał siebie. Zgadza się. A o to nam chodzi. Dokładnie tak. Mati, poruszyłeś tu też kilka tematów, takie jak umiejętności miękkie, jak pewność siebie. Czym są właściwie umiejętności miękkie? Bo to znowu się przewija w kolejnym podcaście, że te umiejętności są bardzo ważne. Czym one są? Bo chyba nikt tego lepiej nie wytłumaczy niż trener mentalny, osoba, która ma tak dużo wspólnego z psychologią jak ty. Najprościej mówiąc, umiejętności miękkie, no to musimy sobie znaleźć też do tego akronim, nie? Czyli przeciwieństwo, to są będą umiejętności twarde. Mhm. Ja rozumiem umiejętności twarde, przynajmniej na przykład w mojej codziennej pracy, jako takie rzeczy, które możesz wykonać tak mocno ręcznie, czyli na przykład zaplanowanie. Prawda? Czyli powiedzmy zarządzanie sobą w czasie. Pamiętasz, to zgadza. Dużo pracowaliśmy, rozmawialiśmy o planowaniu. Checklisty, budowanie nawyków, prawda? Czyli to są zadania, które wykonujesz. Tak samo w umiejętnościach twardych w kontekście treningu personalnego, to jest konkretnie wytłumaczenie na przykład klientowi, że robimy ćwiczenie A, B i C, dlatego że A służy temu, B służy temu, C służy temu, czyli funkcje tego, co robimy. Dlaczego? Prawdopodobnie jest tutaj potrzebna nam jakaś, nie jakaś, tylko dobrze ugruntowana wiedza z anatomii, z fizjologii. Zresztą Maciek Bielski to wymienił wszystkie te przedmioty, które na poziomie podstawowym musimy znać. Czy klienta to interesuje? Prawdopodobnie nie. Ale ty jako trener umiejętności twarde z tego zakresu po prostu mieć musisz. No wypadałoby bynajmniej, bo umówmy się, nie jest to standardem. Jasne, dokładnie. Ale zakładamy, że mówimy tutaj o wzorcu. Nie? Okay. Tak jak mamy wzorzec ruchowy, czyli coś, co powinno być wykonane w odpowiedni sposób, tak tutaj mówimy o wzorcu takiego trenera, który ma te podstawy. Jak masz to, to jesteś w stanie podstawową wiedzę przekazać swojemu klientowi w jak najprostszy sposób, żeby on mógł później zreplikować to, co mu pokazałeś, zrobić to w odpowiedni sposób, nie zrobić sobie krzywdy i jeszcze jak zaliczyłby progres, no to już w ogóle byłoby świetnie. Nie? Zgadza się. Dla mnie to jest zestaw umiejętności twardych. Proste, ma to sens? Dla mnie ogromne, myślę, że wielu ludziom w tym momencie też się wyjaśnia, o co tak naprawdę chodzi. Czegoś mi brakło tutaj, bo nie wiem, czy wiesz. Tak... Nie, bo ja myślę, że temat w tym momencie jest wyczerpany, bo tak naprawdę to jest łatwiejsze do określenia. No też tak mi się wydaje, nie? Ale to jak sobie określimy to łatwiejsze, to trudniejsze stanie się łatwiejsze. O tak, no, nie? Okay. Umiejętności miękkie to jest to wszystko, zanim włączyliśmy mikrofony i kamery, to jest to, co powiedziałeś, nie? Punkty, czyli tak zwana mapa myśli do rozmowy jest, ale... Musisz być gotowy na to, że na przykład padnie pytanie, czy padnie komentarz, który w jakiś sposób powinieneś skomentować, żeby to miało ręce i nogi, nie? Żeby miało sens. I to wiesz, i to przychodzi z doświadczeniem, z nauką, z powtarzalnością i tak dalej, i tak dalej. I albo to masz, albo też tego nie masz, albo można się tego nauczyć. Dokładnie. Czy właśnie, można się w ogóle nauczyć umiejętności miękkich, twoim zdaniem? Tak, ja tak uważam, bo zobacz, bo naturalnie jak robisz 3, 4, 5, 6 odcinek, 10, 20 odcinek na przykład podcastu, no to być może to wszystko jeszcze jest takie, wiesz, jeszcze nie naoliwione w taki sposób, albo naoliwione, ale dopiero to się jakoś tam rozkręca. Jak robisz 50 i 100 odcinek podcastu na przykład, to dla ciebie to też jest w pewnym stopniu rutynowe. Można powiedzieć, praktyka daje właśnie to, o czym mówimy, czyli naukę tego, bo załóżmy, nauczysz się empatii, no ciężko. Nie? Empatia, no to żeby najprościej znowu wytłumaczyć, to jest współodczuwanie tego, co druga osoba w tym momencie przeżywa. Jakby gdybyśmy sobie zaczęli rozmawiać o tematach trudnych, albo zakładamy, nie ma kamer, jesteśmy w gabinecie psychologicznym, ty mówisz mi o czymś bardzo trudnym, co się wydarzyło w twoim życiu. Jak ja na przykład bym siedział tak, no to ja nie jestem empatyczny. To bym się zaczął pytać, za co ci płacę. Na przykład, ale w momencie, kiedy mówisz mi o ważnym temacie, tak, a ja jestem z tobą w tym momencie, nie?
nie zamykam się na to, co ty mi mówisz, powiedzmy, tylko jestem blisko ciebie, to jest empatia. Nie? I w jakim stopniu poprzez komunikację niewerbalną możemy się tego nauczyć, tak? Żeby wiedzieć, że na przykład takie proste rzeczy, typu rozmawiamy ze sobą, staramy się sobie patrzeć w oczy, bo gdybym cały czas do ciebie mówił tak, ja teraz patrzę nad Mateusza, no to czujesz się dobrze w tym momencie, jakbym tak cały czas z tobą rozmawiał? Co najmniej dziwnie, nie? Z drugiej strony, jakbym za bardzo się w ciebie wlepiał, no to też jest coś nie tak. To nie? Też jest to dziwne. I to jest ten zestaw umiejętności miękkich. Ja staram się tych umiejętności miękkich uczyć również, ponieważ tematy jak inteligencja emocjonalna, koncentracja, bo niby możemy używać twardych takich zadań, żeby trenować koncentrację, ale mimo wszystko to jest umiejętność miękka w jakimś stopniu. Pewność siebie, to bym powiedział, jest w 100% umiejętność miękka, ale można ją trenować używając umiejętności twardych, dokładnie. Nie? Więc powiedziałbym, że jest kilka takich rzeczy, które są trudne do wyuczenia, tak jak mówię, tak jak ta empatia, bo wyuczona empatia da ci ten element tego, co ci pokazałem przed chwilą, prawda? Tak. Czyli lepszego połączenia z klientem. Ale znasz osoby, od których bije ciepło, taka energia, a znasz takie osoby, że jak wchodzisz, to mówisz, zawijam się, idę. Albo nie mam ochoty nawiązywać kontaktów. Dokładnie. Zgadza się. I teraz, czy ta osoba mogłaby się nauczyć empatii, w którą ty uwierzyłbyś, że jest naturalna? Sam wiesz, że ja jestem dosyć ciężkim człowiekiem, jeśli chodzi o takie rzeczy, więc ja coś takiego wyczuwam na kilometr i raczej gość by był z miejsca u mnie przegrany. No jest. I teraz zobacz, z jednej strony może być tak, że to z tą osobą jest coś nie tak, prawda? Że ona tam ma w tej może swojej empatii, prawda, coś tam zaburzonego, może ma taki styl bycia i się właśnie zderzyła z tobą, który zupełnie nie klika, nie? Zgadza się. Tą osobą. Więc zobacz, jakie są tak samo różnice charakterologiczne, które temu odpowiadają. Ja w ogóle uważam, że empatia jest tak bardzo ciekawym tematem w kontekście emocji, bo jak zrozumiemy emocje na pierwszym miejscu, emocje u siebie, emocje u innych, nauczymy się kierować swoimi emocjami, to łatwiej będziemy nawiązywać relacje z innymi. Natomiast taką mała dygresja, ale taką, powiedziałbym, domeną w Polsce przynajmniej, jak zauważam, jest zgadzalność się albo niezgadzalność z kimś innym. I tak mi się wydaje, że to są takie w ogóle niepotrzebne wyrażenie, które, szczerze mówiąc, ja bym, nie wiem, nawet to zgadzam się, bym w ogóle wyrzucił ze słownika. Naprawdę ci mówię. Dlaczego? Dlatego, że jak ja mówię zgadzam się z tobą, albo mówię nie zgadzam się z tobą, to o czym to mówi? Ja to czuję trochę tak na takiej zasadzie, albo jesteś moim fanem, zwolennikiem, nie wiem, sojusznikiem, albo jesteś przeciwko mnie. Dokładnie, dokładnie. A jak na przykład zobacz, my się nie zgadzamy w wielu kwestiach, prawda? Czy to oznacza, że nie możemy usiąść i porozmawiać na wysokim poziomie? No to nagranie temu przeczy. Dokładnie. A czy jak zgadzamy się ze sobą, to czy to jest jedyna miara tego, że jesteśmy w stanie usiąść i połączyć siły? Na pewno nie. I dlatego uważam, że takie mówienie, wiesz co, nie zgadzam się z tobą, ale co to kogo obchodzi? Wiesz, o co chodzi? Możemy mieć inne zdanie. Ja rozumiem, o co ci chodzi. Tak, rozumiesz, nie? Ale wydaje mi się, że ludzie generalnie dążą w wielu rozmowach i argumentach nawet czasami do tego, żeby dojść do tego, że ja się z tobą nie zgadzam. I wiesz, co to zaburza? Element słuchania. Ostatnio słuchałem takiego podcastu, a propos słuchania, słuchałem podcastu u Jaya Shettiego, miał wywiad taki dwugodzinny prawie z Willem Smithem i zadał mu pytanie, gdybyś mógł prowadzić jedną zasadę na świecie, to co by to było? I rozwaliło mi to głowę, kilka razy musiałem sobie powtórzyć to. Will Smith powiedział, że gdyby mógł prowadzić jedną zasadę, która obowiązywałaby każdego człowieka na ziemi, to byłoby to, że za każdym razem, kiedy rozmawiamy, zanim udzielisz mi odpowiedzi, zanim skomentujesz to, co powiedziałem i vice versa, musisz powtórzyć i sparafrazować to, co ja powiedziałem. No i nagle by się okazało, że dochodzimy do clou całej sprawy, czyli to, co powiedziałeś, że nie słuchamy. My mówimy, tak, ale nie słuchamy. Słyszymy, ale nie słuchamy. I to jest bardzo cenne. Ja myślę, że to się nawet pojawia w naszych relacjach z podopiecznymi na sali. Oczywiście. Że my jesteśmy trochę głusi, niektórzy trenerzy, nie będziemy tu wymieniać nazwisk, bo znamy takich, którzy mówią, że nie są w stanie tego zrobić, nie są w stanie żyć tak jak on, a my się dalej upieramy, że to jest jedyna droga do tego, żeby on osiągnął te swoje cele, z którymi on do nas przyszedł, prawda? No i w tym momencie my słyszymy, ale nie słuchamy. Zastanów się, ile naszych problemów prywatnych to by mogło rozwiązać. Rozmawiasz z bliską ci osobą, z narzeczoną, z narzeczonym, z synem, córką, z mamą, z kimkolwiek
I zanim udzielisz odpowiedzi, powiesz: słuchaj, Mateusz, czyli dobrze zrozumiałem, tobie chodziło o to, że ja jestem zły, czy to, co zrobiłem, było złe? Nagle: nie, to nie chodzi o ciebie, tylko o tą konkretną rzecz. Nie? Bo my się często czujemy atakowani personalnie. Tak. Personalnie. Dokładnie. Podam taki przykład, bo bardzo często to spotykamy się z tym w sporcie. Negatywny komentarz dotyczy mnie jako człowieka. Ja staram się zawsze to sprowadzać do jak najmniejszej jednostki. Okej, czy ty jako człowiek jesteś zły, czy twoja prawa stopa, którą ustawiłeś niedokładnie i dlatego źle podałeś? No, moja prawa stopa. Czy to znaczy, że jesteś złym człowiekiem? No nie. Że jesteś złym piłkarzem jako całość? No nie. Czy co nie zadziałało? Ustawienie mojej stopy. Czy jesteś w stanie to skorygować? No jestem. Wiesz, to nie rozwiązuje problemu, ale to pokazuje, wiesz, jak bardzo myślę... Nowe światło. Tak. O to właśnie chodzi. Nie? Mm-hmm. Także złote słowa. Powiem tak, wbiło mnie trochę w fotel i aż mam dużo głębszą refleksję na ten temat i to jest znowu gdzieś byśmy mogli o tym dyskutować jeszcze kawał czasu. Tak. Ale powiedz mi, Mati, tak naprawdę, jak ważne są umiejętności miękkie w pracy trenera personalnego w takim razie? Jeśli mielibyśmy to do tego odnieść. Mm-hmm. Ale w porównaniu do otwartych, czy w ogóle? Jakby... Ogólnie. Aha. Bo każdy mój poprzedni rozmówca zwraca uwagę na to, że te umiejętności są bardzo ważne w tej pracy trenera. Mm-hmm. W zasadzie każdy kierował się w tą stronę, że one są w zasadzie kluczowe. Kluczowe jest, w umiejętnościach miękkich kluczowe jest najpierw zrozumienie i poznanie siebie. Czyli to, co powiedzieliśmy wcześniej. Praca nad sobą. Tak. Jak wiesz, kim jesteś, jak ogarniasz swoje emocje, jak rozumiesz na przykład jakieś źródło twoich problemów z poczuciem własnej wartości, jak rozumiesz, dlaczego na przykład czasem masz trudności z koncentracją i rozumiesz, dlaczego niech będzie masz strach przed konfrontacją, jak robi się konfliktowa jakaś sytuacja, załóżmy, prawda? Tak wymieniam, wiesz, jako przykładowe różne rzeczy. Jeżeli rozumiesz, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, bo jak jesteś w terapii, czy jak ja byłem w terapii, to ja zrozumiałem swoje deficyty, bo każdy je ma. Każdy człowiek ze swojego dzieciństwa wychodzi z deficytami. Czy w domu było mnóstwo pieniędzy, czy w domu nie było pieniędzy, czy była pełna rodzina, czy była tylko mama albo tata, czy była tragedia w rodzinie, czy wydawało się, że była harmonijna rodzina, bo nawet w tych najlepszych rodzinach, jak się okazuje, wiele deficytów i wiele zaniedbań się pojawia. Dlaczego? Dlatego, że wychowywali nas ludzie, którzy byli wyprasowani przez swoich rodziców, a to wszystko jeszcze było wyprasowane czasami, w jakimi te pokolenia żyły. Jakbyśmy sobie przeskanowali do naszych pradziadków, to były pierwsza wojna światowa, czasy międzywojenne, druga wojna światowa, czasy powojenne, baby boomers, prawda, generacja, czyli mnóstwo dzieci rodzących się, wyż demograficzny w Polsce, czyli dużo dzieci, czyli teraz ogarnij gromadki. Nauczenie się życia bez wojny, czyli powrotu do jako takiej normalności, odbudowa. I słuchaj, to już wchodzimy w czasy naszych rodziców mniej więcej. Zgadza się. I teraz zobacz, w świetle tego wszystkiego, co się dzieje, tak, to pół żartem, pół serio. Jak tu być normalnym? I jak tu wychować swoje następne pokolenia na pełne, nieskazitelnego takiego podejścia do życia bezpiecznego i tak dalej? Potem był czas, powiedzmy, komunizmu w Polsce. Stan wojenny, to już, powiedzmy, prawie nas nie dotyczy, nie? Mhm. Powiedzmy, no to zaraz, my urodziliśmy się w czasach na zaraz przełomie, po... Tak, na przełomie zaraz po zakończeniu stanu wojennego. I to samo świadczy o tym, no, że nie ma osoby, która nie wychodzi bez deficytu. I teraz te deficyty każdy z nas powinien znaleźć, każdy z nas powinien chcieć znaleźć. I dlatego tak ważne uważam, że są umiejętności miękkie w pracy naszej, jako trenerów, jako ludzi, jako przyszłych szkoleniowców, jako przyszłego psychoterapeuty sportowego, na przykład dla mnie, bo to jest kierunek, który obieram. I teraz jak my się nauczymy siebie, to czego my nauczymy innych? Tak, szewc bez butów trochę, nie? No trochę. Uczymy innych, jak radzić sobie z problemami, przez które my przechodzimy każdego dnia. I to jest okej, że my przez nie przechodzimy. Tylko jak my uczymy sobie radzić z tymi problemami, to łatwiej jest później tobie przekazać ewentualnie jakieś mądre słowo klientowi. Mhm. Więc ja uważam, że ta druga część, czyli praca z klientem, przychodzi ci naturalnie, jak ty jesteś. Jak ty stoisz, tak jak wczoraj rozmawiałem z, właśnie też nagrywałem odcinek do siebie z Gosią Muzyką Koperą z Bodywork właśnie i ona mówiła, że stopa to jest taka,
taki fundament, stopa jako fizycznie nasza stopa, mówiliśmy o ważności stopy u piłkarzy i mówiła, że jak stoisz mocno na stopach, na nogach, jak stąpasz twardo po ziemi, to jesteś człowiekiem też, który stabilnie stąpa po ziemi. Jak robisz jaskółkę na jednej nodze i wiesz, i na przykład trener do ciebie podchodzi i patrzy ci w oczy, prosto w oczy, i nie jesteś przez 30 sekund w stanie utrzymać równowagi, to ty nie jesteś przygotowany ani fizycznie, ani mentalnie. Bo rozumiesz, bo wtedy przychodzi do ciebie rozpraszacz na przykład. Mhm. To, że trener obok ciebie stoi po prostu, a ty jesteś w jaskółce, czyli na jednej nodze po prostu stoisz w lekkim skłonie, to znaczy, że ty nie jesteś stabilny, bo jakakolwiek z boku przychodzi do ciebie konkurencja, nawet ci nie dotyka, tylko oddycha nad tobą, a ty jesteś rozchwiany, nie? To automatycznie wiesz, że nie stoisz twardo na ziemi. No, bo powiem szczerze, bardzo ciekawy test i jak ja sobie to próbuję uzmysłowić w tym momencie, to uważam, że ma to ogromny sens. Zrób to z klientami na rozgrzewkę. No, bo myślę, że... Tak dla żartów, nie? Myślę, że wiem, jaki będzie efekt finalny tego, bo się okaże dokładnie to, co... Ale weź, bo ty masz większą platformę. Zrób takie badanie swoje z klientami. Spróbujemy w takim razie, tylko mam nadzieję, że zrobię to zanim ten odcinek wypłynie na światło dzienne i zanim oni tego posłuchają, żebyście tego ewentualnie nie spodziewać. Tak. Pojawiła się tu też, Mateusz, przed chwilą wzmianka o pewności siebie. Ja bym to chciał odnieść do kilku rzeczy, bo jeżeli my mamy komuś coś przekazywać, my musimy być pewni tego, czy musimy mieć jakąś dozę pewności siebie, tak. czy a propos naszych kompetencji, tych twardych bądź tych miękkich, ale też chciałbym tą pewność siebie odnieść do procesu sprzedaży, bo myślę, że wielu początkujących trenerów na samym początku swojej drogi ma z tym problem i myślę, że to jest w moim odczuciu, z mojej analizy, na podstawie też własnych doświadczeń, wynika to z braku pewności siebie. Co o tym sądzisz, co mógłbyś o tym powiedzieć? To bazowo wróćmy na chwilę do tego, co mówiłem wcześniej o pewności siebie samej jako cecha czy umiejętność. Ja uważam, że to jest i to, i to. Czyli cecha jako coś, co mamy wrodzone w sobie, to możemy, ja bym powiedział, że taka wrodzona charyzma pomaga właśnie w byciu bardziej pewnym siebie. Przekazywaniu pewnych na przykład treści, czyli na przykład tutaj sprzedawaniu siebie. I to jest w jakimś stopniu wrodzone. Część naszego temperamentu, cech charakteru, cech osobowości. Tak? Jeżeli jestem zakorzenionym introwertykiem, i to oczywiście pamiętajmy, że cechy charakteru to nie jest, że jedna jest gorsza, druga jest lepsza. One są po prostu inne. Bo introwertyk może być świetnym sprzedawcą, kapitalnym trenerem, ale na przykład nie będzie go słychać wszędzie, gdzie tylko wejdzie. I to też jest okej, okay, prawda? Nie dzielimy na gorszych czy lepszych, tylko warto sobie powiedzieć, że z pewnością siebie będą się wiązały między innymi właśnie te nasze wrodzone, zakorzenione umiejętności, jaką moglibyśmy nazwać później już pewnością siebie. Czyli tak, zaczynamy pewność siebie jako przekaz w genach. Pierwsze kilka lat życia nasi mentorzy, rodzice, być może pierwsi nauczyciele, pierwsi trenerzy pomagają nam zrozumieć to, czym ta pewność siebie i to poczucie wartości jest. Ojciec Kobe'ego Bryanta, świętej pamięci, powiedział do niego w wieku 9 lat mniej więcej. Kobe pojechał na swój pierwszy obóz koszykarski. 2 tygodnie intensywnych treningów, pewnie ze 20 jednostek takich treningowych się tam odbyło. Wraca po 2 tygodniach obozu, nie rzucił jednego kosza. Jednego kosza nie rzucił, fartownego, osobistego, nic. Tata go bierze i mówi: synu, czy ty rzucisz 0 punktów, czy ty rzucisz 60 punktów, ja i tak cię będę kochał. Wyobraź sobie, co w głowie takiego młodego chłopaka dzieje się w tym momencie w kontekście poczucia własnej wartości. Nieważne, czy ja osiągam, czy ja nie osiągam, tata mnie kocha tak samo. Fajniejsza jest idea 60 punktów, oczywiście. I tym bardziej na kobiegu. Dokładnie. Co potem się zresztą działo. I to była norma, tak? Ale to pokazuje, że te słowa naszych rodziców, pewnie nas jako przyszłych rodziców, ważą tak dużo, są tak istotne w kontekście naszego późniejszego rozwoju, nawet w kontekście ryzykowania, podejmowania jakichś właśnie nieprzewidywalnych decyzji. Bo wiemy, że mamy tą poduszkę, na którą zawsze wylądujemy i ta poduszka nie oceni nas na podstawie naszego wyniku. To jest baza, z jaką wychodzimy. I teraz a propos deficytów. Niektórzy wychodzą z taką bazą, niektórzy wychodzą z taką, niektórzy z taką. Czy to oznacza, że ci, którzy wyszli z tą bazą pewności siebie w porównaniu do tych, czy oni są już skazani na śmierć w cierpieniu?
No nie. No nie, dlatego że teraz od pewnego momentu w życiu, nie wiem jaki to jest dokładnie moment, to może być 11, 12, 15, a może 20 lat, zależy kiedy kto zaczyna pracować nad sobą albo pracować z kimś. Tak? Mhm. Bo mam wielu 12-13-latków, którzy już dzisiaj rozumieją, jak budować pewność siebie w swoim życiu, bo przeszliśmy albo przechodzimy przez ten proces. I zdają sobie sprawę, że jeżeli nawet wystartowali z takiego małego pułapu, to teraz w ich głowach, w ich nogach, rękach jest to, żeby odbudować to. I tu się zaczyna proces pewność siebie jako umiejętność. I teraz najprościej to tłumacząc, dla mnie pewność siebie jako umiejętność to jest doskonałe przygotowanie do tego, co robisz. Ty już w jakimś stopniu to powiedziałeś między słowami, czyli w sprzedaży, czy w robieniu tego, co robimy, czy choćby w wołaniu sobie jakiejś stawki, na przykład za sesję treningową. Sam dobrze wiesz, bo rozmawialiśmy kiedyś o tym. I dla mnie, i dla Ciebie czasami cholernie trudne było to, żeby podnieść komuś... Był z tym u mnie problem w pewnym momencie. Tak, żeby podnieść stawkę albo nowej osobie powiedzieć, że na przykład ta stawka jest już, nie wiem, o 50% wyższa na przykład niż była. I teraz to również wiąże się z tematem pewności siebie. Natomiast wracamy do umiejętności, czyli jeżeli jesteś doskonale przygotowany do tego, co robisz, to proces, przez jaki przechodzisz, którego wynikiem jest to, że możesz sobie powiedzieć jakby ok, ten proces przepracowałem w taki sposób, że jestem z niego zadowolony, to można znowu na umiejętnościach twardych pokazać. Załóżmy, że bierzesz planer. Ja zrobiłem takie narzędzie planer tygodniowy sportowca, w którym sportowiec ma za zadanie planować sobie swoje zadania, wpisywać je i odznaczać, zakreślać ile razy którego dnia tam na przykład co wykona. Na koniec tygodnia robi sobie podsumowanie. Zakładamy, że wyznaczył 50 mikrozadań w ciągu tygodnia. Bo tak powiedzmy to średnio zawodnicy wyznaczają sobie około tylu. I to brzmi jak dużo, ale na przykład mówimy o tym, że zawodnik ma 15 różnych zadań wypisanych. To może być poranna rutyna, rolowanie, trening w klubie, trening motoryczny, trening siłowy i tak dalej, i tak dalej. I teraz zawodnik zaczyna swój planer w poniedziałek, kończy go w niedzielę. Jeżeli w niedzielę podsumuje sobie swój planer tygodniowy i będzie miał 48 na 50 wykonanych mikrocelów, odwraca kartkę, kilka pytań kontrolnych. Pierwsze, czy jestem przygotowany, bazując na wyniku mojego tygodnia? Powiedziałbyś, że 48 na 50 to jest jestem przygotowany? Zdecydowanie tak. Ja też tak myślę. 96% dobry wynik. Piątka w każdej szkole, jakiej byś nie był. I teraz bierzemy ten wynik. On oczywiście to jest liczba, tak? Cele wynikowe ważne, nie najważniejsze. Natomiast proces to jest to, co robiłeś każdego dnia. I to jest ważniejsze w kontekście umiejętności budowania pewności siebie. Bo jak tam by się znalazło 30 punktów na 50, to możesz sobie zadać pytanie, czy jestem przygotowany, zamień przygotowany na czy jestem pewny siebie po tym tygodniu? Możesz powiedzieć nie, bo mamy 30 na 50. A kogo zadaniem było, żeby mieć 50 na 50? Twoje. I tak najprościej można wytłumaczyć ten proces tego, jak budować i jak być bardziej pewnym siebie w czymkolwiek chcesz. Bo jeżeli masz, niech będzie, w niedzielę szkolenie sprzedażowe dla trenerów. Mhm. Poniedziałek, używając tego prostego planera jako przykładu, wypisujesz sobie serię zadań, które masz zrealizować w tym tygodniu, żeby w niedzielę przeprowadzić najlepsze szkolenie, jakie prowadziłeś. Być może, że w ciągu tego tygodnia musisz przeczytać jedną książkę, która na przykład czekała na Ciebie i że masz to zrobić. No i teraz, jak zapiszesz sobie zadanie przeczytać całą książkę, to nie jest dla mnie wystarczająco precyzyjne. Książka ma 250 stron na przykład, to żeby w 5 dni przeczytać 250 stron, to musisz czytać po ile? Po... 50 dziennie. No niech będzie, około 50 dziennie. Dać sobie 50 stron każdego dnia. Okej, okay. Teraz mamy każdego dnia 50 stron. Jak nie przeczytasz tej książki, to do kogo możesz mieć pretensje? Do samego siebie. Tylko do samego siebie. Czyli automatycznie zobacz, jaką my przejmujemy sprawczość i kontrolę nad procesem budowania własnej pewności siebie. I to mówimy na poziomie takim twardym, jak widzisz, nie? Na poziomie miękkim, to tak jak powiedziałem, to jest ten temat emocji i zrozumienia siebie. I to jest oczywiście balans pomiędzy jednym i drugim, bo twardymi nie zapełnisz deficytów tutaj. Bo kiedyś mi powiedziała taka mentorka i psycholożka, z którą pracowałem jeden na jeden, że poczucie własnej wartości, pieniądze, tato. To się zamyka w takim trójkącie.
Czyli jeżeli jesteś w ogromnym deficycie, na przykład tego nieprzepracowanego tematu związanego z emocjami i swoim tatą, który na przykład, nie wiem, może za każdym razem, kiedy osiągałeś coś fajnego, mówił ci, ja zrobiłem więcej. Ostatnio miałem taki przykład rozmowy z mamą zawodnika, chłopca z rocznika 2007, czyli 14-latek. Tak? Chłopak generalnie już nie czerpie w ogóle radości z grania w piłkę, dlatego że tata cały czas porównywał to, co on robi, do tego, co on robił kiedyś. Mamy tatę, który jest niespełnionym piłkarzem, próbującym przelać swoją ambicję na swojego syna. Jest na każdym treningu, wozi go na każdy trening osobiście, jest na każdym meczu, krytykuje go po każdym błędzie, nie chwali dobrych rzeczy, tylko wypomina to wszystko, co jest złe. Teraz taki 14-latek wychodzi później jako 25-letni na przykład trener personalny i ma powiedzieć klientowi, który zarabia w tym momencie na przykład 250 tysięcy złotych rocznie, że on mu ma zapłacić 120 zł za trening. Z taką pewnością siebie. No myślę, widzisz to? No powiem ci, brzmiało to co najmniej groteskowo. No właśnie. I teraz chciałem to pokazać w kontekście takiego małego chłopca, który jest, wiesz, skrytykowany przez swojego tatę i ciągle w samochodzie, wracając do domu, słyszy to i jest w takiej pozycji. On teraz ma usiąść przed swoim klientem, grubą rybą, i powiedzieć 150 za jeden trening. I nie mrugnąć. No nie zrobi. Niemożliwe. Niemożliwe. Niemożliwe, jak nie popracujesz na całą. Bo poczucie własnej wartości jest już tak podkopane, że on sam w siebie nie wierzy, więc tym bardziej ktoś w to nie uwierzy. Na przykład, nie? No i to myślę, że to jest klucz całej sprawy. Mati, o tym też byśmy mogli na pewno jeszcze długo rozmawiać. Tak. Płynnie ja bym chciał też przejść, bo myślę, że pewność siebie nierozerwalnie będzie związana z tym, jak my możemy podopiecznym pomagać osiągać ich cele. Mhm. Jak to się ma, że większość tych naszych podopiecznych jednak tych celi nie osiąga? Bo mówmy się, że większość klientów trenera personalnego przychodzi z celem, chce schudnąć. I się okazuje, że 90% osób w momencie pierwszych komplikacji to się nie udaje. Ewentualnie trochę schudną, bo to jest, co pewnie też znasz z własnego doświadczenia. No i potem ten proces ustaje. Jak my, jako trenerzy, możemy tym ludziom pomóc, żeby oni byli w stanie realizować swoje cele? Myślę, że już trochę odpowiedziałeś w ten sposób, choćby nawet tym planerem tygodniowym, ale co byś jeszcze od siebie dorzucił? To patrz, to ja bym zaczął tak najpierw jeszcze pewnie trochę bardziej ogólnie niż szczegółowo. Rozmawialiśmy wcześniej właśnie o tym, jak nie wpaść w tą pułapkę. I powiedzieliśmy, że źle sprecyzowane cele automatycznie nie pomagają. Nie? I zobacz, że też pomoc klientowi w sytuacji, w której ty ten cel możesz sprecyzować, pomóc im sprecyzować dużo lepiej, być może odmieni ich podejście. Bo wiadomo, że 1 stycznia, wiesz, bardzo duża część narodu chce schudnąć. Nie? No i to dobrze wiemy, że większość rezygnuje w po marcu. Po pierwszym miesiącu najprędzej. Tak, to pierwsze osoby... W marcu to już zaszalałeś. W marcu, wiesz, zostaje w marcu chyba 7% osób. Tych, które rozpoczęły w styczniu, tak? A co dalej się dzieje, no to wiadomo, że powoli potem to jest spada. Na Sopot dotnę. Dokładnie, to jest druga tura, prawda? Część z tych 93 wraca na Sopot, potem rezygnuje, no bo wrzesień, szkoła się zaczyna, no to wyprawki, no to wiesz, biurniki trzeba kupić, to już nie ma czasu robić na siłownię na przykład, albo żeby zrobić w domu trening, bo trzeba zastrugać wszystkie kredki przed szkołą, nie? No wiadomo, to są takie poważne, wiesz, poważne powody. I ty tak, wiesz, tak cyklicznie cały czas te tury się zmieniają. Natomiast w dalszym ciągu ja uważam, że w tym źle sprecyzowane cele powodują, że co roku jest to samo, można powiedzieć. Czyli my jako trenerzy, my jako ludzie pomagający innym dochodzić do ich celów, musimy im pomóc również te cele precyzować w odpowiedni sposób. Bo jeżeli do mnie przychodzi zawodnik i pierwszym jego problemem jest to, że nie radzę sobie ze stresem przed meczami, to ja wiem, że jego celem w tym momencie jest trener mentalny, pomoże mi lepiej radzić sobie ze stresem przed meczami. Pierwsze, co ja bym w tej sytuacji zrobił i co robię z takimi zawodnikami, którym, czy to pomagam nieodpłatnie, po prostu pomagając im, odpowiadając na pytania, które dostaję mailowo czy na social mediach, albo zawodnik, który się zgłasza i chce konsultację jeden na jeden, to jest, czy ty w ogóle wiesz, co to jest stres? Czy ty w ogóle wiesz, w jaki sposób to funkcjonuje i czy ty wiesz, jak ten stres ci jest potrzebny? Na przykład. Czyli w ogóle redefiniuje to, co jemu się wydaje, że jest w tym momencie najważniejsze. I
To jest według mnie klucz na początku dla każdego trenera w sytuacji, kiedy przychodzi klient i mówi, chcę schudnąć. No dobrze, ale po co ty chcesz schudnąć? Co ci da to, że schudniesz? No i teraz pojawia się pytanie. Często ludzie nie wiedzą po co. Ludzie w ogóle często nie wiedzą, czego chcą. To jest w ogóle taka sprawa. To wiesz, takie tematy domowo-rodzinno-małżeńskie na przykład. Często najwięcej kłótni małżeńskich zdarza się w kontekście wyboru wakacji. Bo ludzie nie wiedzą, czego chcą. Bo chcę pojechać tam, gdzie jest ciepło, tam, gdzie jest woda, ale tam też, gdzie są góry, tam, gdzie można dobrze zjeść, ale żeby też można było zjeść wege, ale żeby też było mięso w tym wege i żeby można było leżeć, ale też zwiedzać i trenować i nic nie robić. No znam takie miejsce, to może rozwiązać problem. I wiesz, ale to właśnie w tym kontekście, ludzie nie wiedzą, czego chcą. A teraz odpowiednie zadane pytania. Na przykład, bo w tej sytuacji chcesz schudnąć. Co ci to da? Jakie jest dzisiaj największe twoje wyzwanie? Bo to jest najłatwiejsze, chcę schudnąć, albo chcę nabrać masy, tak? Albo chcę się wyrzeźbić. To jest najłatwiejsze. Co ci to da? Nie? Czyli wytłumaczenie człowiekowi, że nie chcesz ich terapeutyzować, nawet jeżeli dobrze wiesz, że ktoś do ciebie przychodzi i mówi do ciebie, że chce schudnąć, a ty widzisz, że tam jest poczucie własnej wartości na poziomie zero. Ale dzięki temu możesz podchodzić do tej osoby w troszkę inny sposób. Czyli bardziej ją mentorować, bardziej ją prowadzić, bardziej może rozmawiać z nią. Tak? Bardziej nie o tym, że twoim celem jest to, ale ja ci zmienię ten cel. Bo to wiesz, osoba przyjdzie do ciebie i powie, ale ja nie chcę z tą pracować. Tak, moim celem jest takim, a ty mówisz, że to jest zły cel. Wracamy, słyszymy, ale nie słuchamy. Dokładnie. Nie? Więc jak widzisz osobę, która do ciebie przychodzi, która jest, widzisz, że zamknięta, zakompleksiona, wiesz, siedzi tak przed tobą, to nie pokazuje, że ta osoba do ciebie przychodzi i chce schudnąć. Po prostu. Weź tą fałdę i zdejmij mi ją, tak? Bo często ludzie potrafią też sobie z tego żartować. Okej, to już widzimy, że ktoś ma do siebie dystans. Jak ktoś do ciebie mówi, chce schudnąć, jest mi źle w życiu. Kontrast, nie? Mhm. I teraz ja cały czas będę wracał do samopoznania. Bo tego ci nie dadzą szkolenia z zakresu mobilności, stabilności i ketli. No nie dadzą ci tego szkolenia. Natomiast jeżeli rozumiesz potrzeby swojej osoby, bo rozumiesz siebie w wielu sytuacjach, potrafisz rozpoznawać to, to lepiej rozpoznasz to, czego ta osoba tak naprawdę potrzebuje. Bo niech ta osoba przyjdzie i powie ci, chce schudnąć. Powiedz, dobrze, zrobimy to. Ale powoli mentorować ją w takim kierunku, że to, że ona się lepiej rusza, że to, że ona będzie mogła podnieść swoje dziecko, czy swojego wnuka, czy nie wiem, siostry dziecko, swoją krześnicę, czy chrześniaka, schylając się do klasycznego, nie wiem, martwego ciągu i podnosić dziecko z podłogi bez bólu pleców, to może być największe osiągnięcie jej życia. Tylko rozpoznanie powoli tego będzie kluczowe w tej sytuacji. Zapytałeś mnie o coś takiego szczegółowego od siebie. Ja nie wiem, czy to odpowiedziało na twoje pytanie. Nie wiem, czy to wiesz. Ja myślę, że to wyjaśnia wiele kwestii w tym temacie, bo sam doświadczam tego na sali, myślę, że nie jeden trener to potwierdzi, że większość osób po tej chwili, kiedy okazuje się, że zmiana nawyków żywieniowych, bo to się wiąże przede wszystkim z redukcją, okazuje się zbyt trudna, oni zaczynają doceniać to, że faktycznie, że lepiej się ruszają, tak jak powiedzieli, że nagle nie bolą plecy, że są w stanie wejść na czwarte piętro bez windy, czego nie byli w stanie zrobić wcześniej i zaczynają to doceniać. Więc to jest na pewno odpowiedź na to pytanie. A jak my jeszcze ze swojej strony jako trenerzy możemy próbować jeszcze lepiej docierać do tych osób? Docierać w jakim sensie? W takim, żeby pomóc im na przykład wyznaczać jeszcze bardziej precyzyjnie cele, bo o czym mówiłeś przed chwilą. Wiesz, no właśnie pytanie, czy to też... Ja nie wiem, czy to jest do końca cel. Żeby, wiesz, tak zastanawiam się, bo chciałbym ci udzielić jakiejś konkretnej, precyzyjnej odpowiedzi, ale zastanawiam się... Brak odpowiedzi też jest odpowiedzią. No właśnie, wiesz, tak zastanawiam się, czy to musi być twój cel, żeby dotrzeć do człowieka? Rozumiesz? Bo tak jakby celem nadrzędnym jest pomóc tej osobie osiągnąć jej cel. Czyli jeżeli ona do ciebie przychodzi i powie, że chciałaby schudnąć i chce zainwestować to w kilka miesięcy, to ty wiesz, że jako trener chcesz dowieść jej celu na przykład w 3 miesiące i chcesz, żeby zrzuciła trochę tej wagi. Natomiast w procesie, jak już rozpoznasz jakby co jest taką prawdziwą potrzebą tej osoby albo z czym się zmaga, jaka to jest osoba w życiu codziennym, czy na przykład faktycznie to, że ona schudnie albo to, że zacznie się lepiej ruszać, daje coś więcej w życiu,
to ty będziesz do niej docierał właśnie tym, co wcześniej mówiłem, czyli takim mentoringiem ciągłym. Bo na przykład widzisz, że osoba potrzebuje tego, żebyś mówił: zobacz, Aniu, jaki progres zrobiłaś w ten miesiąc. Ty jesteś w stanie nawet nie tyle, że podnieść więcej, tylko jesteś w stanie na przykład pokonać bariery pewne w swoim ciele, których nie byłaś w stanie pokonać miesiąc temu. I ty to zrobiłaś. Rozumiesz? Przychodzisz tutaj i swoją wytrwałością robisz to, co się teraz dzieje z tobą, albo po 3 miesiącach. Wynikiem tego, że wykonaliśmy dobrą pracę, jest minus 5 kg na wadze. Ale zobacz, jaki progres zrobiłaś. Zobacz, co ty dzisiaj możesz zrobić ruchowo. Ty sobie zapewniłaś, wiesz, dużo, dużo zdrowsze życie dzięki tym 3 miesiącom na następne lata. Rozumiesz? Czyli wiesz, czyli pokazywanie o sobie nie... Zobacz, 5 kilo więcej na przysiadzie i 10 kilo więcej na martwym ciągu, minus 5 kilo wagi, minus 2% tkanki tłuszczowej. Piona, mamy to. To jest też ważne, bo ludzie lubią liczby. Ale jak pokażesz tej osobie i dasz jej sprawczość, bo sprawczość to jest jeden z najważniejszych elementów naszych działań w życiu. Jak nie jesteśmy sprawczy, to po co mamy to robić? Jak nie czujesz sensu w tym, co robisz, bo czujesz, że nie masz wpływu, to chcesz zrezygnować. No bo po co robić coś, co nie daje mi wyniku? Nie daje mi efektu, nie daje mi pieniędzy, nie daje mi szczęścia. A sprawczość jest jednym z najważniejszych elementów, które dają Ci poczucie spełnienia w życiu. Sprawczość, czyli ja robię, ja mam efekt. I wydaje mi się, że to jest to brakujące ogniwo w takim, wiesz, ciągłej pomocy klientom. Żeby oni czuli, że to, co robią, przynosi im pożądany efekt. Mało tego, oni to robią. Zgadza się. To bym powiedział tak, wiesz, tak jeszcze jak im pomóc. Okej, a tu zapytam jeszcze może bardziej przewrotnie, bo jednak to, co wspomniałem wcześniej, większości ludzi nie udaje się utrzymać reżimu, jeśli chodzi o nawyki żywieniowe. Jak myślisz, dlaczego im się to nie udaje? Bo na pewno to ma też podłoże w psychologii, więc to też może nakierować trenerów, jak to ludziom uzmysłowić tak naprawdę. Wiesz, musielibyśmy rozpocząć pewnie od tematu, jaka jest relacja tego człowieka z jedzeniem. Bo jeżeli już na samym początku widzimy, że tam jest coś zaburzonego, no to trochę jak w zaburzeniach osobowości. Nie możesz oczekiwać, że osoba, która ma na przykład zaburzenie osobowości typu bipolar, czyli dwubiegunowe, że ona będzie się zachowywała na przykład tak samo w każdej sytuacji, bo ona może mieć na przykład niekontrolowany napad emocji albo paniki, albo złości i to jest typowo zależne od tego zaburzenia, które ma. Ona tego nie kontroluje. Może nad tym pracować, może chodzić do psychoterapeutów, do psychiatrów i wiesz, pomagać sobie, żeby żyć z tym i ludzie wokół niej oczywiście, bo to często ludzie, wiesz, ci tak zwani, wiesz, nie bezpośrednio zarażeni tą chorobą, trochę jak, wiesz, jak palacze, ci, którzy wdychają ten dym, a nie palą na przykład. Oni często też są narażeni na to, że wiesz, że jakieś zmiany czy choroby mogą się pojawić. Tak samo tutaj. Jeżeli masz jakieś zaburzenie albo jakąś niezdrową relację z jedzeniem, to automatycznie ta praca twoja już nie będzie taka zero-jedynkowa, że ty rozpiszesz jadłospis, powiesz, że jedziemy zasadą 80-20 i wszystko będzie fajnie, bo któregoś tygodnia będzie miała na przykład ta osoba napad swojego efektu jakiegoś tej niezdrowej relacji z jedzeniem, no i ona na przykład ci zje wszystko, co ma w swoim, wiesz, swojej spiżarce słodyczy, prawda? I potem powie, a to już od dupę pod tą całą dietę. I do następnego treningu z tobą ona już będzie miała 3 dni zawalone kompletnie diety. Nie? Czyli podejście wszystko albo nic. No i teraz rolą trenera w tym wypadku jest na pewno znalezienie po pierwsze odpowiedzi na to, czy tu jest jakieś zaburzenie, czy nie. Jeżeli nie ma, no to na pewno jest dużo łatwiej. Natomiast druga rzecz, no to jest restrykcja. No bo ja mimo wszystko jakby wiem o tym, że wielu trenerów jakby trochę przelewa swój brak wiedzy, czyli ja jem ryż, brokuły i wiesz, i rybę, to będą jedni moi klienci, bo na tym się robi sylwetkę. Na tym się nie da przeżyć. I wiesz, i według mnie zrozumienie tego, że balans we wszystkim, czyli jeżeli masz wyznaczoną ilość kalorii, w jaki sposób podzielone makroskładniki i idziesz z zasadą 80-20, to 80-20 zakłada, że jak jesz 35 posiłków w ciągu dnia, W tygodniu. 35 posiłków w ciągu dnia, to nieźle było. To już mówimy o ekstremum kultury. Najsilniejszym człowieku świata, który je tam 12 czy 13 tysięcy kalorii. Ale jest 35 posiłków w ciągu tygodnia, to idąc zasadą 80-20, która swoją drogą jest według mnie bardzo zdrowa,
to moja opinia, to wychodzi, że ty codziennie możesz sobie Zgadzam się. możesz zjeść słodycza na przykład. Codziennie możesz zjeść słodycz, loda, możesz zjeść kawałek pizzy, możesz zjeść, nie wiem, jakiegoś małego burgera, możesz się napić piwa. Codziennie. Nie do pomyślenia, wydawać by się mogło. Ale tak tworzysz zdrowe podejście do jedzenia. I to jest też kolejny aspekt tego mentoringu, który jest potrzebny takiej osobie. Bo jeżeli ty ciągle jej pokazujesz, po pierwsze, że trener też człowiek, zresztą, wiesz, chyba nawet pisałeś kiedyś o tym, pamiętam wpis, że trener też człowiek i że no, jakiś tam z jakimś shake'em, czy chyba... Dokładnie z burgerem z McDonald's. No, ale coś było właśnie z restauracji nie opodal tutaj. Dokładnie, dokładnie. To też jest ważne. Pokazujesz, że trener też człowiek, że to jest ludzkie. Że wiesz, że to nie przekreśla w jakimś stopniu twojej sylwetki. Bardziej skupiasz się na aspekcie zdrowotnym, aniżeli sylwetkowym. Czyli mówisz klientom, ja lubię takie podejście, też jest amerykańska szkoła swoją drogą, że nie, tego nie możesz jeść, tylko staraj się w ciągu dnia atakować te produkty. Na przykład masz 6 konkretnych produktów. Strzelam, niech będzie to. Jakiś produkt wysokobłonnikowy, niech to będzie ryż brązowy, ziemniaki, czy coś takiego, tak? Czyli jakiś węglowodan, który ma w sobie jednak trochę tego błonnika. Starasz się jeść, nie wiem, ze 250 gram warzyw w jakiejkolwiek postaci, żebyśmy się zastanawiali, gotowane, czy steam, czy boil, czy może smażone. Zjedz po prostu warzywo i się nie zastanawiaj. Nie wiem, masz zjeść z jednego owoca przynajmniej w tym wszystkim. Weź jakieś zdrowe tłuszcze, wrzuć do tego wszystkiego. Nie musisz pić oliwy z oliwek albo oleju lnianego z kieliszka, tak? Tylko po prostu zastosuj to wiesz, w swojej diecie na co dzień i atakuj te produkty, które chcemy. A co ci zostanie zresztą, to nie będzie. No i nagle się okazuje, że w naszej głowie tworzy się nie, tego nie mogę, tego też nie mogę, tego nie mogę i tego też nie mogę. Tylko masz wszystko wybór. Mogę, masz wybór. Wszystko mogę, tylko powiedział mi trener, żeby zaatakować jeszcze awokado, żeby sobie wziąć seler naciowy i żeby do tego obiadu dołożyć sałatkę, a nie na przykład, nie wiem, trzecią porcję ziemniaków. Ale on mi nie powiedział, nie rób tego, tylko że zrób to. Zobacz, jak to działa też na mózg, nie? Bo restrykcje to jest coś, czego się nauczyliśmy w dzieciństwie też. Nauczono nas. Nie rób tego, nie mów tyle, nie wkładaj tam palcy, nie chodź tutaj, nie skacz tam, nie wychodź, bo się spocisz. Nie chodź bez skarpet, nie? No i w przypadku osoby takie jak ja działa to zupełnie na odwrót, bo ja zawsze w przypadku restrykcji robię wręcz przeciwnie. I teraz mając znajomość swojego przykładu, pomyśl sobie, ile ludzi jest podobnych do ciebie. Czyli mówisz im, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. Mała jedna rzecz, której odpłyną. Automatycznie lawina. Lecą wszystko. I jeszcze się wkurzają na ciebie na przykład, nie? Potem się boją przyjść na trening, potem unikają. Znowu, wiesz, w głowie mi się pojawił od razu w psychologii taki, wiesz, takie zaburzenie osobowości, jakim na przykład może być styl unikający. Czyli osoba, która przy każdej możliwej konfrontacji będzie unikała. To może być osoba, która będzie symulowała kontuzję przez tydzień, bo nie będzie chciała się z tą zobaczyć i powiedzieć ci, że wpieprzyła całą pizzę wczoraj i zjadła do tego 3 tabliczki czekolady, wypiła szejka z maka i jeszcze 2 piwa. I naprawdę, po tygodniu się poczuje troszkę lepiej, może ci nawet nie powie, albo ci powie, ale to już pójdzie zapomniane. Myślę, że bardzo ciekawe narzędzie tutaj podałeś i nie tylko mnie, ale i wielu trenerom może to pomóc, bo jest to bardzo ciekawa koncepcja, przyznam się szczerze, że ja jej nie znałem i bardzo mi się podoba, czyli właśnie takie dawanie przyzwolenia i wyboru. Tak. Bo my lubimy mieć wybór jako ludzie, nie lubimy mieć czegoś narzucane z góry bynajmniej. Ja taki jestem, ty też taki jesteś z tego co wiem. Lubimy mieć wybór, więc to jest bardzo fajna koncepcja, myślę, że bardzo wielu trenerom się przyda. I nic nie jest zabronione. Bo nawet jak powiemy, niech będzie to 20%. A z tym 20% to co mogę zrobić? A rób sobie co chcesz. No i wiesz, i automatycznie nie ma rzeczy zabronionej. I ostatni taki duży obszar, o którym bym chciał Mati z tą porozmawiać na sam koniec, to jest to, że z tym się zgodziliśmy rozmawiając. Przed tym nagraniem potwierdzałem to inni trenerzy w innych podcastach i osoby, z którymi rozmawiałem. Potwierdzę to ja, widząc na swoim doświadczeniu w pracy, że w mojej pracy, w naszej pracy najważniejsza jest relacja. Co ty o tym sądzisz, jakbyś mógł to rozwinąć? To ja na zasady nie potwierdzę, żeby... Nie zgadzasz się. Nie zgadzam się, no. Moje ulubione stwierdzenie. Nie, w pracy nie jest najważniejsza relacja, jakiejkolwiek. W pracy... Albo inaczej, że to wszystko się opiera na relacji tak naprawdę. Tak, rozumiem. Jakby rozumiem perspektywę. Natomiast
na relacje jesteś w stanie pociągnąć jakiś czas. Jak nie dowozisz konkretnego efektu, to o dupę potrusta relacja. Fajnie, że się dobrze rozumiemy, ale ja od naszego spotkania pierwszego 2 miesiące temu przytyłam 2 kilo. Coś tu jest nie tak. Ty nie robisz roboty. Wiesz, właśnie o to chodzi. Ja rozumiem, że umiejętności miękkie, mówi się nawet, że w psychologii tak mówi się, że relacja z psychoterapeutą to jest 70%, wiedza to jest 30%. Nie podoba mi się ta idea, dlatego że musisz mieć bazę, która da Ci pewność, że dowozisz to, czego ta osoba od Ciebie chce. Bo ja sobie bardzo często zadaję pytania i to na początku wiem, że źródło było właśnie w pewności siebie. Czy ja dowożę, czy ja daję im to, co chcą. I ja wiem, że to skłania mnie do ciągłej nauki i do ciągłego rozważania i zastanawiania się i czytania więcej i wiesz, wyciągania więcej z tych narzędzi, które mam. Natomiast teraz, na dzień dzisiejszy, mam wrażenie, że już szale bardziej u mnie przejęło zastanawianie się, czy ja dowożę w takim kontekście, że ja muszę cały czas trzymać wodzę nad tym, żeby umiejętności twarde w tym momencie, czyli przekazana wiedza, komplementowały się z miękkimi, czyli relacją. Bo może być świetna rozmowa, może być świetna relacja, może być mnóstwo śmiechu, ale skończyła się Twoja przerwa, bierz sztangę, dalej. Rozumiesz, nie? Powiem szczerze, ja jestem fanem w tym momencie tej koncepcji, bo tak naprawdę. Bo budowanie relacji to jest jedno, to nam pomaga tego podopiecznego utrzymać, lepiej się rozumieć, być może lepiej do niego dotrzeć, ale tak jak powiedziałeś, jeżeli my nie dowozimy wyniku albo nie dajemy możliwości dowiezienia tego wyniku, no to jednak coś tu nie gra, bo nie za to bierzemy pieniądze. No to, no owszem, tak. Jesteśmy też pewnego rodzaju spowiednikami, powiernikami, zwał jak zwał, ale na końcu jestem trenerem personalnym, trenerem mentalnym i mamy dowieźć wynik. Albo inaczej dać narzędzia do dowiedzenia tego wyniku, bo doskonale wiemy oboje, że nie wszystko jest po naszej stronie, jeśli o to chodzi. Tak, bo my jesteśmy liczbowe. My raczej dajemy tylko, jesteśmy w stanie dać narzędzia, a no rybę przysłowiową musi już złowić ten podopieczny, prawda? Dokładnie. Ale widzisz, bardzo ważne w tym jest, w tej koncepcji, w tym założeniu jest to, żeby też nie zrozumieć tego zero-jedynkowo, bo ja wiem, że czasami pewne rzeczy są takie uogólniane, generalizowane, ale są momenty, i to już przychodzi według mnie z praktyką i doświadczeniem, kiedy człowiek do Ciebie przychodzi na trening i Ty widzisz, że dzisiaj z niego nic nie będzie. Że on potrzebuje dzisiaj na przykład po prostu dobrze się bawić. I załóżmy, jeżeli widzisz, że taka osoba do Ciebie przychodzi, nie ma siły, jest wypruta, jeszcze Ci mówi, że nie wiem, że miała trudny dzień w pracy i jeszcze sprzeczkę w domu, albo że coś się dzieje trudnego, to w tej sytuacji to naszą rolą jako specjalistów jest dobrać odpowiednią formę. Bo na przykład nie musimy iść z planem, Ty dzisiaj robisz, wiesz, ciężkie ciągi i ciężką ławkę. Ale jeżeli wiesz, że ta osoba na przykład dzisiaj, wiesz, lata Ci oczami gdzieś, rozmawiasz z nią, ona jest wszędzie, tylko nie tutaj, to jak jej dasz bardzo skomplikowane ćwiczenia przy dużym obciążeniu, może ją to narazić na uraz? Zdecydowanie. Pewnie może. Tylko ja teraz nie mówię, że to jest jedyna metoda. Bo może takiej osobie potrzebne jest to, żebyś Ty jej w tym momencie dał, nie wiem... Wstrząs. Czyli dobra, masz 100 kg na kiju. Jak się stary nie skupisz, to z plecami się coś może tam nie fajnego stać. I automatycznie ta osoba się koncentruje na tym, dzięki temu co? Zapomina o tym wszystkim, z czym przyszła. Wracamy do tej podstawy, czyli żeby klient od Ciebie wyszedł na pewno w niegorszym stanie. Jak wyjdzie w lepszym, to zrobiłeś swoją robotę. Sami wiemy, jak wpływa wysiłek fizyczny na samopoczucie człowieka, to wydzielanie się endorfin, ogólne poczucie szczęścia, czy sprawczości, to co powiedzieć, bo właśnie powiedzieliśmy, podniosłeś 100 na kij, wow, prawda? No więc to też... To Ty. Tak, to Ty, dokładnie tak jak mówisz. Mati, i to ja jeszcze spytam może dosyć przewrotnie w tym momencie, więc... Co może dać trening mentalny takiemu podopiecznemu? Oczywiście ja nie będę trenerem mentalnym jako trener personalny, ale jeśli znając usługę, znając ludzi, którzy się tym zajmują, to co trening personalny może dać, trening mentalny może dać takiemu klientowi podopiecznemu trenera personalnego, bo na przykład jakby chciał odesłać taką osobę? Wiesz co, na pierwszym miejscu
najprostsza definicja, jaką ja... Bo to czego obrażę Ci jeszcze przerwę? Bo ja jestem fanem koncepcji, o której też już rozmawiałem i która jest zaczerpnięta z zachodu tworzenia interdyscyplinarnych zespołów, gdzie będzie fizjoterapeuta, gdzie będzie trener personalny, przygotowania motorycznego, trener mentalny, bo to się wszystko fajnie nakłada na siebie. To uważam, że to są bardzo dobrze pasujące do siebie puzzle. Więc co mógłby dać taki trening mentalny w tej całej układance? Wiesz co, ja uważam, że w mojej wizji tego, w jaki sposób ja pracuję, jak chcę pracować, to trening mentalny to jest rozwijanie potencjału osoby, z którą pracuję. W moim przypadku to są sportowcy, czyli rozwijanie potencjału sportowca, którym pracuję. Czyli z moją pomocą on jest na pierwszym miejscu w stanie stawać się lepszym człowiekiem, co w konsekwencji da mu lepsze umiejętności przede wszystkim na poziomie mentalnym w sporcie, a to się przełoży, miejmy nadzieję, bezpośrednio na jego wyniki, jeżeli chodzi o umiejętności twarde, tak? Czyli to, co robi na boisku, bo jak wreszcie zacznie zginać kolana, a nie biegać na przysłowiowej spiętej dupie, to będzie osiągał lepsze wyniki w sprintach, skokach, będzie bardziej rozluźniony, jak będzie miał luźne i wiotkie stawy i będzie, wiesz, operował piłką dużo lepiej, to będzie robił takie magiczne rzeczy jak Messi czy Mbappé na przykład, nie? A jak będzie na prostych nogach biegał, to będzie mu trochę trudniej. Natomiast to jest cała wiązanka tych wszystkich rzeczy, które muszą wydarzyć po kolei. Teraz jakby pewnie zebrać w całość wszystko, o czym powiedzieliśmy, to zobacz, że rozwijanie własnego potencjału to jest lepsze poznawanie siebie. To jest zwiększanie swojej własnej świadomości i też wiedzy na temat siebie, z siebie samego. Bo jeżeli ja jestem w stanie lepiej zapanować nad swoim stanem emocjonalnym, nad swoim stanem, powiedziałbym, takiego pobudzenia, czyli inaczej stresem, to jestem w stanie lepiej zarządzać swoją energią. Bo nie oszukujmy się, ale nadmierny stres, czy na przykład nieradzenie sobie z emocjami, one czerpią, zresztą to też powiedział chyba Maciek Bielski kiedyś u Tomka Olchawy w podcaście, że ciało jest jedną wielką baterią i częściowo ten nasz wysiłek emocjonalny, stresowy, on czerpie z tej baterii, która też jest przeznaczona do wysiłku fizycznego. To nie jest oczywiście jeden do jednego, że jak się stresuję na maksa, to jestem w ogóle wyczerpany fizycznie, ale zawodnicy często oczywiście, zawodnicy często doświadczają czegoś takiego jak przemotywowanie. I to się zdarza w momencie, kiedy pojawia się duże napięcie przed na przykład zawodami. Miałem takiego pięściarza, który tego bardzo często doświadczał, wychodząc już na ring, gdzie do wyjścia pobudzony, wysoki poziom energii, czuć siłę, wiedział, że to jest to, natomiast towarzyszył mu bardzo wysoki poziom pobudzenia. Wchodził na matę i tak jakby ktoś przekuł balonik igłą. Było, schodziło z niego wszystko, zaczynał ziewać. Zaczynał właśnie nawet nie spinać się, tylko znowu był jak taki ciepły kluch, przegotowany makaron. Nie? Został makaron na 15 minut gotujący się. Nic się z tym nie da w ogóle zrobić. Nie? Czyli kluczem jest, żeby znaleźć w tym al dente. Czyli nie jesteś niedogotowany. Ciekawe porównanie. Tak, to jest dobre porównanie, bo zobacz, jak jesteś znowu taki jak makaron surowy, no to taki mały ruch, trzymając tą nitkę i go łamie. Zgadza się. Jak jesteś kluchem po 15 minutach, to nie jesteś w stanie się spiąć. Jak jesteś al dente, to jesteś w dobrym miejscu. Ja tak najprościej znowu tłumacząc taką skomplikowaną ideę. Nie? Ale ja bym powiedział, że kluczem jest znaleźć ten optymalny stan. I wiesz, i zamykając to w jakimś stopniu, żeby tu też się pojawiły, wiesz, konkretne odpowiedzi, to im bardziej pracujesz nad miękkimi umiejętnościami, tym lepiej jesteś w stanie później przenieść je na twarde. Dlaczego się mówi na przykład, że w sporcie, powiedzmy w piłce nożnej, najlepsi zawodnicy, czy taki najpiękniejszy wiek dla piłkarza, powiedzmy, w innych sportach pewnie jest podobnie, ale mówię akurat o piłce konkretnie, przychodzi pomiędzy 26 a 30 rokiem życia. Najpiękniejszy wiek. Dlatego, że są rozwinięci technicznie, taktycznie, motorycznie, fizycznie osiągają swoje szczyty w tym momencie. Prawdopodobnie ich ciała też są już fajnie gdzieś tam uzbudowane, ustrukturyzowane do tego sportu, który wykonują. I jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Jeżeli poświęcili na przykład ten czas i pracowali nad sobą od 15 roku życia, 16 roku życia na umiejętnościach miękkich, to oni mają już bagaż do 10-letniego na przykład doświadczenia pracy nad sobą samym. Czyli lepiej zarządzają stresem, rozumieją swoją własną inteligencję emocjonalną, rozumieją, czym jest pewność siebie w ich życiu, znają strategię do budowania koncentracji, wiedzą, jak radzić sobie z presją i porażką. Rozumieją też taki ten work-life balance, nie? Czyli wiedzą, jak stąpać po bardzo miękkim lodzie, żeby on się nie złamał.
Nie? I to jest to doświadczenie, które przychodzi z wiekiem, z tą mądrością, którą zdobywamy tylko dzięki pracy nad sobą. Dlatego w tym wieku zawodnicy, można zobaczyć zawodników 27-8-letnich, którzy dalej są, wiesz, śmietnikiem emocjonalnym, dlatego że nigdy nie poświęcili tego czasu na pracę. A znam zawodników. No, dokładnie, ale znam zawodników. Jeden z nich nawet był u mnie, był gościem mojego podcastu, bo razem zresztą dorastaliśmy, graliśmy w piłkę. Kuba Żubrowski, teraz z Zagłębia Lubin, wcześniej z Korony Kielce. To jest przykład zawodnika, który, my jesteśmy ten sam rocznik, więc Kuba ma 29 lat teraz, natomiast on teraz jest w najlepszym punkcie od powiedzmy roku, dwóch swojego takiego życia, bym powiedział, też i kariery piłkarskiej, bo nauczył się wiele rzeczy, których jak sam mówił zresztą w wieku 18 czy 17 lat nie powiedziałby sobie, ale krok po kroczku, cegiełka po cegiełce dokładał do tego swojego doświadczenia. I dzisiaj nie potrzebuje psychologa sportu. Nie potrzebuje mnie do pracy indywidualnej, bo on 10 lat temu zaczął układać sobie te rzeczy. Natomiast no, Kuba też jest inteligentnym człowiekiem i takiego go pamiętam nawet z tych lat, wiesz, dorastających, gdzie dużo czytał, wiesz, zdobywał to doświadczenie, świadomość, więc to też jest ta różnica, nie? Że ktoś, kto chce się rozwijać, to też dobrze zacząć wcześniej po prostu. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy kierunek i jak rozmawiałem też z chłopakami z Athletic Development, Alex tam powiedział, że będzie się brał za coś takiego jak zwrócenie uwagi w ogóle na tą bardzo mocno tą część mentalną, tą część psychiczną, bo jego zdaniem to jest nawet ważniejsze niż ta część techniczna, tak to nazwijmy, jeśli chodzi o ludzi, a tym bardziej w dobie tego wszystkiego, co się teraz dzieje, pandemii, tego, co się będzie działo po pandemii, jak to na nas wpływa, jak świat robi się cyfryzowany i tak dalej, i to będzie ogromny obszar do rozwoju. Myślę, że tutaj trenerzy mentalni będą mieli ogromne pole do popisu, ale nie tylko mentalni, ale też właśnie personalni, którzy będą charakteryzowali się wysokim poziomem umiejętności miękkich i też nie będą bali się oddać tych ludzi właśnie do trenerów mentalnych, żeby i tam popracowali. Mati, ja bym chciał tu już tak trochę podsumować i zebrać klamrę, bo tu tych wątków moglibyśmy jeszcze naprawdę bardzo dużo poruszać, bo oboje jesteśmy gadułami. Jakbyś miał polecić jakieś książki czy szkolenia dla trenerów personalnych, niekoniecznie muszą być związane z treningiem czy treningiem personalnym, czy na przykład, mogą być na przykład z psychologii. Co ty byś polecił od ciebie, jeśli chodzi o szkolenia i książki, już tak podsumowując i kończąc naszą rozmowę pomału? Słuchaj, wiesz co, nie chciałbym chyba polecać szkoleń takich typowo treningowych, bo wydaje mi się, że od tego powinni być ludzie, którzy siedzą w branży. To tak jak powiedziałem, jakby odszedłem od tego, bo też widziałem, że jakby no nie można robić rzeczy na pół gwizdka, więc mogę pewnie polecić miejsca, do których warto pojechać i sprawdzić, ale nie wiem, po prostu nie czuję się kompetentny na tyle, żeby wiesz, żeby polecać dzisiaj jakby szkolenia, bo to cały czas, wiesz, to się rozwija, a ja nie jestem na bieżąco z tym rynkiem, więc pójdę w stronę bardziej miękkich, okay? W tym kierunku. Słuchaj, jest kilka bardzo fajnych szkoleń w fundacji, to akurat nie tylko dla mężczyzn, bo są też szkolenia o emocje, które są chyba również dla kobiet, ale nie chciałbym skłamać, bo Fundacja Masculinum to jest generalnie jakby fundacja, którą między innymi prowadzi psychoterapeuta Jacek Masłowski, u którego ja też byłem na warsztatach indywidualnych i który gdzieś tam mocno mnie właśnie namawia na szkołę psychoterapeutyczną, jak sobie sporo rozmawialiśmy. I u Jacka ja odbyłem takie szkolenie męskość, dosłownie tak się nazywa. I powiedziałbym, że dla każdego trenera, mężczyzny w tym momencie, poleciłbym szkolenie męskość, czyli czym jest prawdziwa męskość i wiesz, jak ją znaleźć w swoim życiu. I tam jest naprawdę bardzo głęboka praca na swoich emocjach i przepracowywanie między innymi osoby ojca. Więc to jest takie szkolenie, powiedziałbym, must have dla każdego faceta, który chciałby właśnie rozwinąć się pod kątem tego tematu emocji, pewności siebie, o której mówiliśmy. I to jest z Fundacji Masculinum. Oni też mają szkolenia z zakresu emocji po prostu, czyli emocje. Tam się przepracowuje dwie strony medalu, czyli tata i mama. W męskości się przepracowuje tylko stronę męską. I teraz nie chcę tutaj popełnić gafy, ale ten emocje być może, że też jest dla kobiet, ale nie łapcie mnie w razie czego za słowa, jeżeli się pomyliłem.
Więc to bym na pewno polecił dla facetów trenerów. Natomiast są kursy takie, kurs o szkolenia nawet często, które zajmują się konkretnymi umiejętnościami. Na przykład profesor z SWPS-u, z którym miałem przyjemność pracować dwukrotnie, on był wykładowcą, ja byłem studentem w ostatnich 3 latach, profesor Nęcka, który na przykład prowadzi taki bezpłatny kurs o kreatywności. Mhm. Czyli jak być w życiu kreatywnym, czym jest kreatywność, jak wydobyć z siebie kreatywność. Ja mam wrażenie, że ja ten kurs sobie zrobiłem, omijałem niektóre jakieś tam małe kawałeczki, które mnie interesowały, ale generalnie kurs pomaga zrozumieć to, czym jest kreatywność, jak być bardziej kreatywnym na co dzień. I uważam, że praca trenera, jakiegokolwiek, człowieka jakiegokolwiek, to jest coś bardzo ważnego. No to jest trochę adaptowanie się do zastanych warunków, jak dam. Jasne, też, nie? I wiesz, i to pomaga też, może nie być bardziej innowacyjnym, ale pomaga też zrozumieć być może w jakim kierunku skierować się, żeby może te treści kierować bardziej właśnie w sposób innowacyjny. Powiedziałbym, że na pewno szkolenia z zakresu marketingu, social mediów, prowadzenia swoich profilu, zwiększania zasięgów. To są bardzo ważne rzeczy w dzisiejszej dobie, bo jednak świat się na tyle zdigitalizował, że się dużo dzieje w sieci. Więc powiedziałbym, że takie szkolenia byłyby bardzo, bardzo... Masz coś do polecenia konkretnie ze swojej strony? Wiesz co... Powiedziałbym tak. Czy raczej próbujesz nadać kierunek po prostu? Chyba próbuję bardziej nadać kierunek, ale na przykład Adrianna Hirsch z Poznania. Ada się zajmuje grafiką, świetnie prowadzi profil pod kątem tego, jak zwiększać zasięgi. Napisała e-book do tego, jak być bardziej widocznym w sieci. W ogóle nie związane ze sportem, ale właśnie o to chodzi, bo czasami się wydaje, że takie szkolenia typowo dla trenera, one omijają czasami sporo szczegółów, które na przykład nie omija Ada w swoich kursach. Więc Adę bym polecił w kontekście właśnie spraw takich, co robić na profilu, żeby być bardziej widocznym, bardziej zauważalnym, jak treści tworzyć i też jak być bardziej kreatywnym w tych treściach. Więc tu się nam zazębia to z kreatywnością. Okay. Z kreatywnością. Wiesz, na przykład dziewczyny z dietetyki, Magda Hajkiewicz, Justyna Świetlicka i Wiola, zrobiły kurs przedsiębiorczy dietetyk. Świetny kurs biznesowy tylko dla dietetyków. Natomiast ja uważam, że ten kurs pod kątem sprzedażowym to jest złoto. Więc jakby, jeżeli któryś z trenerów chciałby przy okazji jeszcze się troszeczkę coś tam dokształcić z tematu dietetyki, to przedsiębiorczy dietetyk to jest kurs biznes od A do Z w sieci. Trenera bym powiedział nawet, niekoniecznie dietetyka. Tylko, że bo to dziewczyny... są bardzo podobne, jeśli chodzi o charakter pracy. Tylko dziewczyny sprecyzowały bardzo mocno swoją grupę docelową. Dokładnie. Bo też Magda i Justyna i Wiola kojarzą się z tematem dietetyki, więc jak najbardziej. Powiedziałbym rzeczy o finansach. Nie musimy mówić o szkoleniach konkretnych, ale choćby, nie wiem, finanse bardzo osobiste, Marcin Iwódź. Marcin? Marcin Iwódź. Zgadza się. Konkretnie i do rzeczy prowadzony podcast o finansach. Bardzo ważna rzecz. Michał Szafrański. Kolejna. Finansowy ninja zdecydowanie. O, to książka, ale mówimy o blogu. Więcej niż zarabianie pieniędzy. Ja dzięki Michałowi Szafrańskiemu ponad 2 lata temu zacząłem prowadzić budżet domowy, który prowadzę do dzisiaj. W prostym Excelu, tak jak sobie chcę, tak jak się nauczyłem tego. Dzięki temu dobrze wiemy, że w biznesie trenera, w biznesie usługowym, gdzie masz B2B, jeden na jeden, czasami gotówkowe, transakcje czasami przelewowe, jakoś to trzeba rozliczać. Teraz jak ty wiesz, ile zarabiasz? Kiedyś o tym rozmawialiśmy dawno, dawno temu. Pamiętasz, jak też ty mówiłeś, że nie ruszasz pieniędzy? Ja już to ogarnąłem. Tak, ale pamiętasz, jak rozmawialiśmy jeszcze tak w ogóle prywatnie. Jak kiedyś powiedziałeś coś takiego, że ty nie ruszasz pieniędzy, które jeszcze nie zostały zarobione. Tak. Czyli jak ci klient płaci za 20 treningów, ale ty tę drugą dziesiątkę treningów zrobisz dopiero za miesiąc, to ty pieniędzy jeszcze nie zarobiłeś. Zgadza się. Nie? I w taki sposób na przykład łatwiej też jest działać, łatwiej jest myśleć biznesowo. I kontrolować swoje finanse. Tak. Wiesz, ile wydajesz. Słuchaj, kiedyś od Szafrańskiego też usłyszałem takie fajne słowa, że kupując głupią kawę na uczelni, ja potrafiłem wydać na kawę, słuchaj, ze 100 zł w miesiącu. Co najśmieszniejsze, kawa mi tak bardzo nie smakowała. I Szafrański mówił, jak pracujesz nad swoim budżetem, prowadzisz swój budżet domowy, to zaczynasz zadawać sobie pytanie, czy ja chcę tej kawy, czy ja jej potrzebuję. I to nie chodzi o to, żeby być żyłą na, wiesz, na... żeby odmawiać sobie przyjemności. Tak, no żeby sobie odmawiać przyjemności. Jak mam ochotę na kawę, to ją biorę i nie obchodzi mnie to, tak? Ale pomyślałem sobie, smakuje mi bardziej kawa, którą ja sobie robię.
Kupię sobie dobry termos za stówkę z jakiejś tam, wiesz, firmy skandynawskiej, no bo oni robią najlepsze termosy, tak podobno mówią. Kupiłem sobie termos taki, wiesz, by tam 1,5-litrowy. Słuchaj, robiłem sobie, wyjeżdżając z domu na przykład w sobotę o 5 rano, robiłem sobie cały termos kawy, który utrzymywał ciepło przez 24 godziny. Nocowałem zazwyczaj u kuzynki, robiłem sobie u niej drugą porcję kawy na niedzielę, wydawałem 0 zł na kawę, kilka tygodni zaoszczędziłem to, co wydałem. Kawa mi bardziej smakowała, brałem sobie w małych ilościach, na przykład kiedy potrzebowałem, kiedy miałem ochotę. I nagle się okazało, wiesz, że... fancy termos. Kurczę, wszyscy zazdrościli, jeszcze pukasz tą kawę, ale dobra, nie? Zamiast ta z, od nas z kawiarni, nie? I zdałem sobie sprawę, że przy takich małych rzeczach budżet domowy pomaga, bo zadajesz sobie pytanie, czy ja tego chcę, czy ja tego potrzebuję. Bo zadajesz sobie pytanie takie, ale wiesz o tym, Mati, że jak kupisz to za 500 zł, to ty te 500 zł będziesz musiał wrzucić do swojego budżetu domowego i to ci skasuje twój zysk. Czyli dochód minus koszty równa się to, co ci zostaje na przykład do oszczędzania. Mhm. Teraz, czy ja chcę te 500 zł nie oszczędzić w tym miesiącu, tylko je wydać na to? Nie? I nagle się okazuje, nie, to może 200 wydam, bo na przykład 500 to tak za dużo. I to są takie małe decyzje, które podejmujesz. Więc powiedziałbym, że tą stronę warto się zwrócić. Zadbać o swoje finanse. Książki. Książki, które ja bym polecił, to na pewno książka Radka Kotarskiego Inaczej. To taka, powiedzmy, z ostatnich kilku miesięcy, którą przeczytałem. Bardzo fajna. Umiejętności twarde. Miałem okazję czytać, bardzo fajna książka. Praktyczna, nie? Mega. Właśnie o to chodzi. Praktyczne rzeczy dla trenera, dla każdego, kto chce wyciągnąć z tego dużo właśnie umiejętności twardych. Książki, które bardziej, powiedzmy, duchowo, czyli tak, wiesz, rozwijają naszą świadomość, powiedziałbym Dan Millman, Siła spokoju, siła ducha. Dwie części tej książki. Niedawno skończyłem Siłę ducha, złoto. Każdemu bym polecił z takich ostatnio przeczytanych książek. Powiedziałbym, że w branży trenera trzeba, tak jak mówiliśmy, czytać o umiejętnościach i o tym, o czym chcesz się dowiedzieć. Jak chcesz wiedzieć dużo więcej o pośladku, to czytaj o pośladku. Jak chcesz wiedzieć dużo więcej o mobilności, to przeczytaj o mobilności. Ale jak chcesz rozwijać się kompleksowo, to jak czytasz w miesiącu 4 książki, to niech jedna z nich będzie kompendium wiedzy na temat konkretnej umiejętności trenerskiej, druga niech będzie związana z jakąś umiejętnością twardą, niech będzie to książka Inaczej, która uczy nas o zarządzaniu sobą w czasie, nawykami, planowaniem, dystraktorami, jak radzić sobie w dobie pandemii na przykład z światłem niebieskim, które na nas ciągle gdzieś tam wali od jakiegoś czasu i wiesz, i powoduje, że jesteśmy bardziej zmęczeni, bardziej rozdrażnieni i tak dalej. Wybierz też książkę, która ci poszerzy twoją świadomość. Może to będzie właśnie książka typu Siła spokoju czy Siła ducha, która pozwoli ci, wiesz, wykonać taką wewnętrzną podróż w samego siebie i odpowiedzieć sobie na jakieś ważne pytania. Może to będzie książka o innej religii na przykład, nie? Która nauczy nas też tego, nie wiem, co w buddyzmie na przykład mówią o tym, albo co, w ogóle, nie wiem, Biblię przeczytaj, tak? Jak chcesz się rozwijać tak bardzo kompleksowo, duchowo, prawda? Podaję to jako przykłady, bo to może być zupełnie coś, co wiesz, co jest ważne dla ciebie, ale wiesz, o co mi chodzi, żeby utrzymywać znowu balans. Nie? Ja mam podobne podejście właśnie, bo nie będzie to powodować wypalenia, przesycenia, bo jednak jak spędzamy x godzin na sali, a spędzamy ich całkiem sporo, no to powoduje to też, że raz, że poszerzamy horyzonty, mamy o czym też rozmawiać z ludźmi, łatwiej nam ich rozumieć. No i też nie, sami się nie wypalamy ciągle czytając o treningu, że jesteśmy po pracy, nadal jesteśmy w pracy, prawda? Jasne. Przede wszystkim powiedział, czytaj po to, żeby szerzyć wiedzę swoją i innych, ale czytaj też dla przyjemności. Ja taką teraz zasadę prowadziłem, że czytam książkę mocno tematyczną, psychologiczną, na przykład teraz czytam Pułapki myślenia Daniela Kahnemana, typowo psychologia. I taki, wiesz, takie społeczne podejście do naszych błędów myślowych, co się dzieje w naszym mózgu, dlaczego reagujemy na pewne rzeczy tak czy nie. A jak ją skończę, to będę czytał biografię Andrzeja Iwana, Spalony. I coś, wiesz, to nie będzie luźne, bo wiem, że ta książka jest książka, jest bo ciężka. Stano mówił, wiesz, z Iwanem... Miałem okazję czytać fragmenty, jest ciężka. Dokładnie, ale mimo wszystko to jest książka, której ja podchodzę do niej w taki sposób, że chcę poznać ciekawego, musisz. Tak, chcę poznać ciekawego człowieka, a nie przeczytam tą książkę, żeby dowiedzieć się tego, żeby przekazać to bardziej na przykład sportowcom. Mhm. Muszę utrzymywać balans. Nie? Ale z drugiej strony nie mogę zapominać o tym, że ja czytam też po to, żeby być mądrzejszym tym, co robię, lepszym tym, co robię. Dowracamy do tematu pewności siebie. No ja w tym momencie też bym od siebie polecił e-book Matiego właśnie o pewności siebie, bo myślę, że każdemu się przyda, bo tak jak powiedziałeś, jest on po części albo i nawet bardziej umiejętność niż coś, co mamy tak naprawdę wrodzone. Jesteśmy w stanie to wypracować
I myślę, że każdemu z nas trenerów się to przyda i nie tylko tutaj, ale też nam jako ludziom, jako człowiekowi. Myślę, Mati, że poruszyliśmy tak wiele tematów, że na nie jeden podcast i na nie jeden jeszcze można by się było na pewno umówić. Tak jest. Ja ze swojej strony bardzo Ci dziękuję za udział. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia rozmowa, bo tematów chyba raczej nie wyczerpaliśmy wszystkich. Myślę, że jest ich jeszcze całe mnóstwo. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Bardzo tak miło było Cię spotkać. Tak jest. Dziękuję za zaproszenie i też mam nadzieję, dziękuję za polecenie też mojego e-booka i czerpcie po prostu wiedzę, tak bym powiedział na koniec, z tego, co przydatne dla Was. Rozwijajcie się kompleksowo i nie bójcie się zajrzeć w głąb siebie, bo to ważne. Potwierdzam. Pozdrawiamy. Dzięki za Twoją uwagę. Jeśli podobał Ci się odcinek, zostaw lajka, suba oraz udostępnij go w swoich social mediach, by pomóc rozwijać mi ten podcast. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!